Jak to? Rozmawiamy na temat nauki z lektorem. To co tutaj robi nauka samodzielna? Każda nauka języka jest lub powinna być samodzielna, nawet jeśli wspiera nas w tym lektor, więc też o tym będzie. I jeżeli się komuś to nie podoba, tak, to bardzo, bardzo mi, nam przykro. Uświadomić uczniowi, że to, co robi pomiędzy lekcjami, jest tak samo ważne, a może nawet ważniejsze niż to, co robi na zajęciach. Pracujemy z lektorem, czy nie, ta odpowiedzialność za to, czy będziemy mieli efekty, spoczywa na nas, a nie na lektorze. Odcinek o nauce z lektorem na językowej siłce, na której 99% treści dotyczy nauki samodzielnej? A co tu się odjęzykowiło? Możesz pomyśleć. Dobre pytanie. A co gdybym odpowiedział, że języka zawsze uczymy się w pewnym sensie samodzielnie? Nawet jeśli zdecydujemy się na współpracę z lektorem, to my musimy spędzić wszystkie te godziny na nauce słownictwa, na ćwiczeniu rozumienia ze słuchu i czytania z zrozumieniem poprzez kontakt z naturalnym językiem i tak dalej. Nie zmienia to jednak faktu, że są osoby, które zwyczajnie lubią współpracować z lektorem. Dziś porozmawiamy o tym, czy oraz kiedy warto zdecydować się na taką właśnie współpracę z lektorem. Co robić z lektorem, a co w pełni samodzielnie, jak mądrze wykorzystać czas na zajęciach, a także odpowiemy sobie na wiele trudnych i niejednoznacznych pytań związanych ze współpracą na linii lektor-uczeń. A przy okazji, jak zawsze, cały odcinek podzieliliśmy i na YouTubie, i na Spotify na rozdziały, więc jeśli interesuje Cię tylko jakiś wycinek tej wiedzy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby tylko na tym się skupić. W zasadzie na tym etapie mam jeszcze jedną rzecz do powiedzenia. Możliwe, że jeszcze się nie znamy, dlatego powiem, że nazywam się Patryk Topoliński i osobiście wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a zawodowo jestem psychologiem i trenerem językowym z doświadczeniem w nauce 11 języków, autorem kursu online metody Język w Rok i założycielem językowej siłki. W dzisiejszym odcinku goszczę Zuzannę File. Zuzanna jest lingwistką, pasjonatką języków obcych oraz, co w kontekście dzisiejszego odcinka najważniejsze, nauczycielką języka angielskiego oraz języka niemieckiego z wieloletnim doświadczeniem oraz ze znajomością najnowszych trendów, metod i narzędzi pomocnych w nauce i nauczaniu języków obcych, a przy okazji sama ma doświadczenie z obu perspektyw, zarówno lektorki, jak i osoby uczącej się z lektorem. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Zuzanna. Hej. Słuchaj, jesteśmy naprawdę nie tak dawno temu nagrywaliśmy odcinek na temat tego, jak być nauczycielem, jak być lektorem językowym w XXI wieku. I dziś porozmawiamy o tym samym w gruncie rzeczy temacie, ale z drugiej perspektywy, z perspektywy ucznia. Jak się Tak zapatrujesz na jest. ten odcinek i jak ci się podobały poprzednie nagrywki? Bardzo, w ogóle dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że znów możemy pogadać. Bardzo się cieszę, że ten odcinek powstanie. Nawet bardziej właśnie, może nie, że bardziej niż poprzedni, bo tamten też był super przydatny, zwłaszcza dla osób, które chcą być lektorami, ale mimo wszystko uczniów, kursantów jest więcej, więc może większa ilość osób skorzysta z tego podcastu i ja bardzo, bardzo się cieszę, że o tym porozmawiamy, bo widzę też po mojej pracy i po ludziach, z którymi ja pracuję już od kilku lat, że bardzo często nie chodzi, nie, problemem nie jest sam w sobie język, ale sama nieumiejętność uczenia się lub wykorzystywania tych zajęć w pełni, więc mam nadzieję, że osoby, które rozglądają się za lektorem albo już chodzą na zajęcia z lektorem, będą mogły skorzystać z tego podcastu, żebyśmy mogli wam dać przepraszam, kilka sugestii, jak Jasne. skorzystać najlepiej z tych zajęć, bo to jest naprawdę świetna okazja do nauki języka. Tak, myślę, że dla wielu osób może to być zaskoczenie, że, znaczy tak przynajmniej zakładam, że jakby tytuł odcinka nawiązuje do tego, jak wybrać lektora i jak z nim mądrze współpracować, a zaraz może się okazać, że ja jako trener językowy i psycholog i ty jako lektorka z wieloletnim doświadczeniem będziemy mówić o tym, jak się uczyć samodzielnie, w dużej mierze. Zakładam, że tak może być. I teraz dla wielu osób może być to spore zdziwienie. Jak to? Rozmawiamy na temat nauki z lektorem, to co tutaj robi nauka samodzielna? I rzeczywiście jest tak, że też myślę, że do większej liczby osób dotrze ten odcinek pod kątem takim, że rzeczywiście więcej jest uczniów, ale myślę, że też może być bardzo duża grupa z tych osób, które będą zaskoczone, jakie wątki dzisiaj poruszymy,
Oprócz tego, o czym oczywiście porozmawiamy, jak mądrze z lektorem współpracować, myślę, że będzie trochę o nauce samodzielnej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że zawsze w pewnym sensie uczymy się samodzielnie i nawet powiem ci, że tak się uśmiechnąłem, bo w poprzednim odcinku też miałem koszulę i też była w paski, tylko była w takie szersze paski, to jest w takie cieńsze paski. I ja mam wrażenie, że to jest trochę jak wiesz, jeśli ktoś się uczy z lektorem czy z lektorką, to ma trochę jak w tej koszuli, że tu jest tak. Te powiedzmy niebieskie paski to jest nauka samodzielna, białe to jest lekcja z lektorem. Nauka samodzielna, lekcja z lektorem, nauka samodzielna, lekcja z lektorem i jakby to musi współgrać, żeby to miało sens. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Oczywiście zgadzam się, byłoby wspaniale, gdyby każdy tak o tym wiedział i się do tego stosował, ale dobra. Zapamiętajcie koszulę, jeśli oglądacie na YouTubie. Może po dzisiejszym odcinku uda się kogoś przekonać, nawet jeśli jedna, dwie, trzy osoby sobie wezmą do serca jakieś nasze sugestie, to będzie naprawdę wspaniale, także tak. Ja właśnie też chciałam powiedzieć, że ostatnim razem rozmawialiśmy o tym, że każda nauka języka jest lub powinna być samodzielna, nawet jeśli wspiera nas w tym lektor, więc też o tym będzie. I jeżeli się komuś to nie podoba, tak, to bardzo, bardzo mi, nam przykro, ale no niestety tak to wygląda z nauką języka, że na koniec dnia musimy trochę usiąść do tego sami. Jesteśmy z tą nauką trochę sam na sam, musimy przebrnąć przez niektóre rzeczy po swojemu. Ale tak, to może do tego dojdziemy za chwilę. Tak, ja mam taki, tak znowu z uśmiechem apel, że jeśli słuchają nas teraz lektorzy, to można podesłać ten odcinek swoim uczniom, jeśli chcecie im wytłumaczyć, dlaczego warto mimo wszystko spędzić trochę czasu na nauce samodzielnej, bo to jest to też, o czym rozmawialiśmy w odcinku dla lektorów, gdzie właśnie powiedziałaś, że jednym z największych wyzwań dla lektora jest uświadomić uczniowi, że to, co robi pomiędzy lekcjami jest tak samo ważne, a może nawet ważniejsze niż to, co robi na zajęciach i wtedy duża rola nauczyciela czy lektora jest w tym, żeby przygotować te materiały do pracy pomiędzy zajęciami. I no właśnie, a słuchaj, co to w zasadzie znaczy, że ta nauka zawsze jest samodzielna? Ja o tym opowiadam w różnych treściach z mojej perspektywy, więc może skoro mam ciebie w odcinku, to poproszę ciebie, żebyś powiedziała, jak to z twojej perspektywy wygląda. Od czego by tutaj zacząć? Wydaje mi się, że samodzielna nauka języków kojarzy się z takimi osobami jak, no w sumie mogę nawet powiedzieć, typowy członek twojej grupy językowa Siłka, tak? Większość osób... Albo nawet ja po prostu. Tak, większość to są osoby, które mają tak zwaną zajawkę do języków, sprawia im to ogromną przyjemność, interesują się językami, uczą się ich sami sobie czytają, dowiadują się i tak dalej. I kojarzy się to właśnie z takimi pozytywnie zakręconymi ludźmi na punkcie języków. Ale prawda jest taka, że nauka języka na dobrą sprawę jest zawsze samodzielna i powinna być zawsze samodzielna, ponieważ to my powinniśmy sami odkrywać, co nam najlepiej leży w nauce języka, jak się uczymy, nie wiem, czy bardziej słuchowo, wzrokowo, jak najlepiej zapamiętujemy, co nas stresuje, przyjrzeć się temu, dokształcać się w tych dziedzinach, które nam idą gorzej. U każdego to będzie wyglądało inaczej i trzeba być trochę właśnie tak zdrowo, egoistycznie, egocentrycznie nastawionym do tej nauki, bo musimy siebie dobrze w tej kwestii poznać. I nawet jeśli uczymy się z lektorem, to ta nauka jest samodzielna, powinna być samodzielna. Na początku oczywiście ten lektor wskazuje drogę, radzi, sugeruje, co zrobić, jak zrobić. I to jest bardzo cenne i osoby, które nie umieją na przykład, albo nie wiedzą po prostu, jak się odnaleźć w tej nauce języka, to jest oczywiście wspaniała pomoc i nauka z lektorem jest świetna, tak? To jest świetne rozwiązanie, ale dobrze jest dążyć do takiej językowej niezależności na zasadzie, że przychodzę na zajęcia i nie mam tylko odrobionej pracy domowej, to jest oczywiście też wystarczające i świetne, jeżeli już kursant to robi, ale też zadawać pytania typu, nie wiem, wczoraj wiesz co, czytałem taki artykuł i spotkałem się z taką frazą, co to znaczy, tak? Albo tam, nie wiem, mam jakieś wątpliwości odnośnie czegoś, co poznałem sam, chcę się dowiedzieć, już dawać sobie też szansę, żeby samotnie odkrywać ten język, no bo prawdopodobnie
W związku z tym, że języka uczymy się całe życie i nigdy się go tak nie nauczymy w 100%, nie będziemy do końca naszych dni mieć pewnie zajęć z lektorem. Tak? No, Pewnie oczywiście tak. możemy, ale prawdopodobnie ta przygoda z lektorem kiedyś tam się skończy. Więc fajnie jest też mieć narzędzia i też swoje preferencje co do nauki języka. Więc warto jest pamiętać o tym, że na koniec dnia też lektor nam tej wiedzy tak do głowy nie włoży, chociaż fajnie by było. Musimy też sami z tym trochę posiedzieć, to przetrawić, przemielić, aby zostało w głowie na dłużej. Tak, tak a propos językowej siłki, mam wrażenie, że to jest trochę jak na siłowni, że jak pójdziemy na dowolną siłownię, to zobaczymy, że większość osób mimo wszystko sobie podnosi sztangi i robi hantle i tak dalej samodzielnie, bo po prostu, ale część z nich ma na przykład rozpisany trening gdzieś z trenerem, część z nich znalazła sobie ten trening w internecie, od choćby tak jak na językowej siłce można znaleźć takie zalecane ćwiczenia językowe, ale mimo wszystko, nawet jeśli jest taka osoba, która powiedzmy wyciska sztangę i obok stoi trener personalny, to nadal to ta osoba musi wyciskać sztangę, prawda? Nadal to ta osoba musi zrobić przysiady, nadal to ta osoba musi iść pobiegać, nawet Tak. jeśli trener biegnie obok, załóżmy ktoś biega, trener biegnie obok, no to nadal ta osoba musi biegać, albo nawet na pływalni myślę, że jest to jeszcze bardziej widoczne, gdzie trener nie pływa razem z osobą, która Tak. trenuje, tylko siedzi obok i zajada obiadek, jakąś marchewkę z groszkiem, z kotletem. A przynajmniej tak było w moim przypadku, jak trenowałem pływanie kiedyś. I ja musiałem właśnie, trener mi mówił, co mam robić, i sobie siedział i właśnie tam coś zajadał. No lektor akurat raczej cały czas jest w kontakcie, nie zajada sobie marchewki z groszkiem podczas zajęć, ale chodzi mi po prostu o to, że wiesz, Tak. dostaje się pewnego rodzaju, lektor może być, nie wiem, drogowskazem, ja to czasem nazywam taką językową windą, jeśli ktoś ma ochotę, to spoko, tylko chodzi też o to, żeby nie myśleć, że ktoś coś Tak. zrobi za nas, bo myślę, że mimo wszystko, czy pracujemy z lektorem, czy nie, ta odpowiedzialność za to, czy będziemy mieli efekty, spoczywa na nas, a nie na lektorze. Tak, oczywiście. No wiadomo, lektorowi nierówny. Czasem się trafi lepszy, czasem się trafi gorszy, mniej lub lepiej, mniej lub bardziej odpowiadający naszym indywidualnym potrzebom, tak? Ale z reguły jest tak, że lektor jak coś sugeruje, ma plan, ma wizję i współpracuje z kursantem, albo raczej kursant współpracuje z lektorem, naprawdę da się osiągnąć super efekty. Oczywiście odpowiedzialność nie jest w 100% kursanta, bo jeżeli trafi na No tak, lektora, jasne. który kompletnie mu nie odpowiada, to oczywiście tutaj też chodzi o zaufanie i też po to jest na zajęciach, żeby skorzystać z tej pomocy. Jest takie założenie przynajmniej, ale tak, ta współpraca musi dobrze funkcjonować i bez niej no, zajęcia z lektorem po prostu nie mają sensu, więc jest to bardzo, bardzo ważne. Tak, ja bym sprecyzował, że ta odpowiedzialność za wszystko, co zrobimy lub czego nie zrobimy pomiędzy zajęciami, już jest w 100% na naszych barkach jako Tak. uczniów, a tak to się rozkłada. No właśnie. A zanim przejdziemy do tego, jak wybrać lektora, jako że ty masz doświadczenie zarówno z perspektywy lektorskiej, jak i z perspektywy tego, że jak sama mówiłaś, uczysz się z lektorem języka niemieckiego choćby, Tak. to co byś polecała, żeby robić z lektorem, a co samemu? A propos tej koszuli i tego, że czasem jest nauka samodzielna, czasem jest nauka właśnie na zajęciach. Dobra, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie, oczywiście no tutaj muszę użyć tych dwóch pięknych słów, to zależy. Zależy od potrzeb naszych, tak? Wszystko, Ważne, żeby każda. podkreślić. Tak, każdy kursant i każdy lektor jest inny i zasady i przebieg zajęć naprawdę może być bardzo, bardzo różny. I tutaj najważniejsze jest, aby dogadać to ze swoim lektorem, kursant z lektorem. Jeżeli już się dobrze dobiorą, pasuje im ten typ współpracy, lubią się, coś kliknęło, to trzeba koniecznie ustalić, na czym kursantowi zależy. I to jest już obowiązek moim zdaniem lektora, aby podpytać dokładnie. Po pierwsze, z czym jest problem? Jak ty się czujesz z tym językiem? Z czym ci idzie lepiej, gorzej? Oczywiście to można sprawdzić jakimś testem albo rozmową, Pewnie. ale ważne jest też moim zdaniem spytać kursanta, według ciebie, co ci idzie najlepiej, co ci idzie najgorzej? Jaki jest problem? Żeby też pomóc tej osobie uświadomić, jakby jak to mniej więcej wygląda też z perspektywy lektora. Podpytać, na czym mi zależy, czego oczekujesz od lektora.
i tak dalej, i tak dalej. I jeśli chodzi o przebieg zajęć, to po pierwsze to zależy i od potrzeb kursanta, ale też od stylu, w jakim pracuje lektor, tak? Jedni prowadzą kursy językowe, które się opierają głównie na rozmowach, jedni prowadzą kursy jakieś skondensowane gramatyczne, ze słownictwem. Wszystko zależy też od tego, na co się zapiszemy. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie. Ja na razie dotychczas nie miałam kursów tematycznych, tylko raczej takie, że indywidualnie spotykałam się z kursantem, rozmawiałam z taką osobą i pracowaliśmy wspólnie nad tym, z czym akurat ta osoba się boryka. I u mnie wygląda to w ten sposób, że ja staram się głównie skupiać na czynnej takiej znajomości języka, na tak zwanym output, czyli właśnie jak najwięcej produkcji na zajęciach, czyli dużo Czyli to, co rozmawiania, jest też trochę najtrudniejsze. pisania. Tak, to co jest najtrudniejsze, to przede wszystkim, do czego potrzeba drugiej osoby, prawda? Oczywiście są sposoby ćwiczenia mowy, mówienia płynności sam na sam, ale no umówmy się, łatwiej jest z kimś rozmawiać, prawda? Więc ja staram się tak prowadzić zajęcia, żeby głównym elementem była rozmowa, żeby jak najwięcej było tej praktyki, bo wychodzę z założenia, że rzeczy, które kursant może zrobić sam, może zrobić w domu. Oczywiście bywają przypadki, gdzie ktoś bardzo, bardzo lubi asystę, potrzebuje po prostu towarzystwa, może ze sobą, ale wsparcia, na przykład podczas ćwiczenia gramatyki. Są takie przypadki, to jest całkiem częste. Ktoś bardzo się stresuje gramatyką i ma taki jakiś bardzo negatywny obraz w głowie, że zawsze mu to szło źle, już w głowie ma tak mocno zakodowane, że z automatu jestem beznadziejny, beznadziejna z gramatyki. I przez to też może tak być, że czasem te ćwiczenia zrobione samemu to nie jest dobry pomysł, bo od razu nie ma motywacji, odkładamy to na później, a to często jest przyczyną, często nie jest brak czasu, tylko po prostu jakaś psychiczna też bariera, więc czasami robimy to razem. Pomagam tej osobie wykonywać te zadania i od razu wszystko tłumaczymy na głos, i to też czasem bardzo dobrze działa, ale to jest na przykład rozwiązanie tymczasowe i po na przykład powiedzmy 2 miesiącach ja mogę powiedzieć takiej osobie: hej, myślę, że już poradzisz sobie sama, sprawdzimy, a jeżeli będzie źle, to wrócimy do tego, tak? Więc to są takie Czyli takie przykłady. rozkręcenie się. Tak, rozkręcenie się. Bardzo często to tak wygląda, że na samym początku jest trochę więcej asysty właśnie w tych różnych czynnościach, a potem docelowo na zajęciach jest dużo rozmawiania, omawiania tych rzeczy, a to, co ktoś może robić sam, robi sam. Ja oczywiście pomagam w zależności od potrzeb, aby nauczyć też kogoś, jak się uczyć, bo tak łatwo jest powiedzieć, jak przeczytać artykuł, tak? No to jeżeli ktoś nigdyś tak nie uczył angielskiego na przykład, no to skąd ma wiedzieć? Mogę tutaj przytoczyć taką małą anegdotę. Pamiętam, kiedyś miałam kursanta, z którym współpraca była, no była dość trudna. Poza tym, że właśnie może nie do końca nadawaliśmy na tych samych falach, ale też ta osoba była bardzo wobec mnie surowa i niestety teraz już wiem, że może nie powinno było w ogóle mieć, taka współpraca nie powinna w ogóle mieć miejsca, ale wtedy jakoś do tego doszło i pamiętam, że wyszła z tej współpracy dobra rzecz, bo ta osoba się mnie spytała, jakie mam obejrzeć ten filmik, który tam zadałam. I ja pamiętam, że ja odpowiedziałam, no jak to jak, no po prostu bądź sobie obejrzyj. No i potem pomyślałam, kurczę, przecież faktycznie ma prawo nie wiedzieć jak. Chodziło mu o to, oczywiście to było tak ubrane, tak w zły sposób, niby jak mam to zrobić, tak? Ale faktycznie to pytanie miało sens, no bo w sumie dotarło to do mnie, tak? To było już też parę lat temu, już też dużo się od tego czasu zmieniło i to był też dla mnie taki jeden z punktów zwrotnych w ogóle mojego rozwoju jako lektorka, na zasadzie, że hej, niektórzy nie wiedzą, jak to zrobić. Oczywiście, no, każdy wie, kliknąć link na YouTubie, No nacisnąć jasne. play, prawda? Ale chodzi o to, że co, mam dawać pauzę za każdym razem, kiedy nie rozumiem słowa? Jak mam Rozumiem. notować? Ile razy mam to obejrzeć? Odpowiedź na te pytania oczywiście też zależy od potrzeb, od poziomu i wielu innych czynników, ale warto jest wiedzieć, jak to robić. Więc lektora zadaniem przede wszystkim, poza samym uczeniem języka, jest też uczenie, jak się uczyć. To jest bardzo, bardzo ważne, bo wielu z nas po prostu nie wie i mamy prawo nie wiedzieć.
Tak. Ja jeszcze nawiążę, że w tym akurat aspekcie na szczęście jest też językowa siłka. I w razie czego, jeśli chodzi o to konkretnie, czyli kiedy sobie tłumaczyć dane rzeczy, kiedy stopować, z jakimi napisami oglądać i tak dalej, odpowiedzi na te pytania znajdują się w szkoleniu przypiętym na stronie głównej kanału Językowa Siłka na YouTubie. I oprócz tego jest jeszcze taki film, coś tam z hakowaniem Netflixa bodajże jest, właśnie na temat tego, jak słuchać i rozumieć. O czytaniu chyba też jest artykuł na blogu Językowa Siłka.pl, ale może to jest dobry moment też, żeby zaprosić właśnie wszystkie osoby do bazy wiedzy, czyli językowasilka.pl oraz właśnie na YouTubie szkolenia w formie wideo oraz do ciebie na Instagrama, gdzie też Tak jest jest. dużo porad dotyczących tego, jak się uczyć przecież. Tak. Zastanawiam się, czy artykuł o czytaniu nie był przypadkiem napisany przeze mnie, ale ręki nie dam sobie uciąć. Bardzo możliwe, też jest kilka tam Możliwe. artykułów napisanych przez ciebie, Tak. więc możliwe, że tak było. Zatem Możliwe, że tak zapraszamy było, do a tego, jak nie, tak. To na pewno żeby ktoś, wpaść i kto się wie. zapoznać. Też jeśli ktoś nie ogląda na YouTubie, bo przecież nie trzeba, bo są te wszystkie podcasty dostępne na Spotify i można po prostu słuchać, albo nawet na YouTubie oglądać w tle i słuchać, to Instagram naszej dzisiejszej gościny to Susan's Linguistics. Tak jest. Właśnie wszystkie linki w razie czego znajdują się w opisie tego odcinka. A ja teraz przejdę do pytania, które brzmi, jakie są największe błędy, które uczniowie mogą popełnić przy wyborze lektora, jeśli już się zdecydują na naukę z kimś właśnie? Poza takimi błędami na zasadzie niestosowanie się do sugestii lektora, tak? Znaczy mówię Albo jeszcze o tym etapie wybierania, jakby nie wyboru, tak. powiedzmy od decyzji, że chcę spróbować nauki z kimś, do powiedzmy końca lekcji próbnej, która często jest możliwa, Jasne. zanim podejmiemy tę realną decyzję, czy z daną osobą chcemy na długotrwale współpracować. Tak, to przede wszystkim błędem jest zostawanie przy lektorze, do którego nie jesteśmy przekonani, tak? Warto pamiętać, że my mamy prawo nie chcieć z kimś współpracować obustronnie, tak? Lektor z kursantem, kursant z lektorem. Częściej jest tak, że kursant ma Jasne. jakieś tam zastrzeżenia. Oczywiście zależy też, jaka jest tego przyczyna, ale jeżeli dana osoba czuje, że po prostu ta współpraca nie ma sensu z jakiegokolwiek powodu, czy to jest personalny, typu charakter tej osoby albo sposób bycia tej osoby mi nie odpowiada i ja nie wyobrażam sobie z tą osobą pracować, no to jest już wystarczający powód, tak? To nie jest i jest, można powiedzieć, to nic personalnego. Oczywiście, że jest to personalne, no ale na tym etapie to jest duża decyzja, tak? Nasz czas, pieniądze, energia, warto się zastanowić. Lektor sobie poradzi ze swoimi emocjami, jeżeli mu odmówimy, tak? Niedopytanie szczegółów, które nas interesują, w ogóle też nie zastanowienie się nad potencjalnymi pytaniami. Mamy prawo mieć pytania i ja nawet szczerze wolę, jak trafia mi się kursant, lekcja próbna, który ma do mnie mnóstwo pytań. Te pytania nie są głupie, bo oczywiście ja to wiem z mojej strony, bo to jest moja praca, ale kursant ma prawo tego nie wiedzieć i ja się bardzo cieszę, jak on pyta, bo wiem, że ta osoba przemyślała sprawę, jest konkretna, ma jakąś tam wizję współpracy i ja mogę, wiedząc to, sprostać tym oczekiwaniom. I to jest wspaniałe, bo jeżeli ktoś nie ma pytań, no to istnieje prawdopodobieństwo, że ja po prostu zrobię tak, jak uważam i ta osoba będzie zadowolona, ale może być też tak, że ta osoba sobie zdaje sprawę, że to nie do końca to, co ona chciała, i Rozumiem. potem wyjdzie, że ja coś każę, może ja mam jakieś inne wyobrażenie o tej współpracy. I obie strony Dopytanie. zmarnowały trochę czasu wtedy. Tak, dokładnie. Ja też mam tak, że ja bardzo lubię na tej lekcji próbnej podpytać o rzeczy, które mogłyby być takimi częstymi pytaniami albo rzeczami, o które warto spytać na początku współpracy, jeżeli ktoś nie ma żadnych pytań, tak? Ale bo też kursant ma prawo nie wiedzieć w ogóle, o co spytać, tak? Tak Jasne. jak, nie wiem, się planuje jakiś ślub czy coś, to skąd my mamy wiedzieć, o co spytać usługodawcę, tak? Na przykład o kwiaty czy No tam o tak, no tak, to prawda. cokolwiek. Więc tutaj tak samo. Więc myślę, że to przede wszystkim takie
w ogóle pójście na lekcję bez takiego jakiegoś namysłu, bo ja też zauważyłam, że zdarzają się takie osoby, które przychodzą i mówią: no, no, muszę coś z tym angielskim, coś tam, może z jakimś Tak bez nauczycielem. celu żadnego. Tak, ktoś mu podrzuca: hej, ja znam taką albo takiego, napisz do niej. I potem przychodzi, bo akurat się trafiło, że ktoś ze znajomych polecił. I on tak nie do końca wie, więc to jest bardzo też właśnie ważne, żeby ktoś się nad tym zastanowił, czy wiesz. Ja też Jasne. często pytam o jedną rzecz, właśnie na temat tej chemii, jeśli chodzi o lektorów, na zasadzie: hej, ty i ja spędzimy ze sobą przez następne pół roku, rok, jedną lub 2 godziny w tygodniu, sam na sam, w cztery oczy, bez rozpraszaczy, rozmawiając, tak? Z jakim znajomym widujesz się 2 razy w tygodniu na godzinę, aby To prawda. rozmawiać w cztery oczy, tak? Bez Rzadko, rozpraszaczy. bez No. rozpraszaczy, bez telefonów, bez niczego. I to jest naprawdę rozmowa, rozmowa. I to jeszcze w jakim natężeniu, skupieniu z tym W językiem języku obcym obcym, dookoła. przynajmniej częściowo. Tak, w sytuacji, gdzie się na przykład też jedna strona trochę stresuje czy coś, wie, zastanów się, czy chcesz z osobą taką jak ja spędzić ten czas, tak? Jak ktoś mówi: jasne, super, fajnie, to mi jest bardzo miło, fajnie, ja się bardzo No cieszę, tak. ale jak ktoś zdecyduje, że jednak nie, no to ja to rozumiem, ja się cieszę, tak? Okej, można pomyśleć, że to nie byłoby dla mnie miłe, tak? O, nie polubił mnie. No dobra, no ale czy to by było lepsze, żebym potem pół roku się z taką osobą męczyła, tak? Ta osoba nie chce No współpracować, no tak. to jest bez sensu, tak? Więc myślę, że przede wszystkim to, ten wybór lektora, warto się nad tym zastanowić. To jest duża inwestycja czasu, to też kosztuje. Fajnie wybrać mądrze po prostu. A jeszcze jedna rzecz, bo w tym odcinku na temat właśnie z perspektywy lektora rozmawialiśmy o czymś takim jak o czerwonych flagach z perspektywy lektora, czyli czymś, co właśnie, no tak jak przy związkach jest, że o, to chyba będą problemy. Czy jakieś takie czerwone flagi, choćby na rozmowie wstępnej, czy znaczy tej próbnej takiej lekcji, czy też na wcześniejszym etapie z perspektywy ucznia też byś wyróżniła, O, czy to po prostu, o czym rozmawialiśmy przed chwilą? ciekawe pytanie. W sumie racja, to jest bardzo dobre pytanie, które w ogóle też odpowiedź byłaby bardzo przydatna, może przydatna, pasowałaby do też poprzedniego podcastu. Pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy, to jest właśnie, też oczywiście zaznaczam, każdy lektor ma inny charakter i może Oczywiście. okazywać zainteresowanie w inny sposób, ale moim zdaniem lektor powinien, zwłaszcza na początku, bardzo dokładnie wysłuchać kursanta, potencjalnego kursanta, podpytać, jaki jest problem, jak on się czuje z Żeby tym nie było takiego językiem. pełni, że wiem lepiej, coś na zasadzie, Tak, tylko troszeczkę dopiero tak, na najpierw zasadzie: wysłucham. tak, chcę cię wysłuchać, chcę wiedzieć, jaki masz problem, żebym mogła ci dobrze pomóc. I ja też bardzo lubię dopytać, doprecyzować pytania właśnie, co ta osoba ma na myśli, bo szczerze powiedziawszy, 80-90% kursantów, którzy przychodzą, to mówią, z angielskiego przynajmniej, w moim doświadczeniu: mówię całkiem dobrze, ale mam braki w słownictwie, gramatyka, coś tam, mam barierę w mówieniu, zapominam słów, jak czytam, trochę rozumiem, a jak mówię, to już nie pamiętam tych słów. I to jest taki zestaw rzeczy, które większość osób mówi. No to co to nam mówi o danej osobie, tak? Ja chcę podpytać dokładnie, co masz na myśli. Czy ty w ogóle lubisz ten angielski na przykład? Czy lubisz się uczyć? Co ci sprawia trudność? Co jest dla ciebie łatwiejsze? Czytanie, słuchanie i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że wysłuchanie i też takie pytania od lektora są bardzo ważne. I jeśli chodzi o kolejną, więc czerwona flaga, jeżeli ktoś tego, powiedzmy, nie robi, tak? Lub nie ma nawet jakiegoś formularza, niektórzy robią ankietę na początku, tak? To nieważne, Czyli brak zainteresowania potrzebami ucznia. bo zajęcia jeden na jeden z lektorem, wydaje mi się, docelowo głównym ich uniwersalnym założeniem jest indywidualne właśnie No podejście tak, do personalizacja, kursanta. tak. To rozmawialiśmy Personalizacja, ostatnio, że tak. to jest taka usługa językowa premium, powiedzmy. To te Dokładnie. I lekcje jeden teraz na jeden. tak. I jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, taka czerwona flaga, to jest z jednej strony personalizacja, ale z drugiej strony zbyt ogólne do tego podejście. Już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli ktoś
przychodzi na zajęcia, zapisuje się na Mhm. kurs lub chce się na kurs zapisać, to z reguły to jest osoba, która za dużo na temat tego nie wie, tak? Oczywiście zdarzą się No tak. osoby zainteresowane, ale to są często osoby, które mają z nauką jakiś tam problem. I jeżeli one mówią, potrzebują indywidualnego podejścia do kursanta, do kursanta, do mnie, tak? Chcę uczyć się tak, jak ja lubię. No i lektor mówi, dobrze, zrobimy wszystko, jak chcesz. Wszystko, jak chcesz. I potem pytamy, dobra, no to jak się będziemy uczyć gramatyki? Jak chcesz, tak? Jak będziemy prowadzić zajęcia? Okej. Wszystko jak chcesz. Fajnie, ale kursant czasami sam nie wie, jak chce. No I tak. tutaj trzeba pomóc znaleźć odpowiedzi na te pytania. I Albo moim chce tak, jak zdaniem. wiadomo, że jest nieskutecznie. Dokładnie, tak? I też często jest tak, że mówiąc tak ogólnie wszystko jak chcesz, to jest żadna personalizacja, no bo każdy No przecież uczy tak. się tak, jak chce, prawda? Więc tutaj bardzo ważne jest. Poza tym zaznaczyć, że oczywiście my wszystko dopasujemy do Twoich potrzeb, ale pokazać konkret, bo kursant lubi konkrety, lubi znać rozwiązanie na problem, który ma. Więc jeżeli ma problem z gramatyką, to ja mogę zaproponować, jak ja to robię. Mogę pokazać kilka sposobów, jak można się uczyć, ale też albo też zaproponować jeden i powiedzieć, ja z reguły robię tak. Ale oczywiście szczegóły lub jakieś drobiazgi możemy zmienić tak, żeby tobie to bardziej odpowiadało, tak, powiedzmy. I tutaj już jest bardzo, to jest bardzo dobry znak, bo dla kursanta to jest informacja, że ja wiem, co robię, mam pomysły, mam konkretne rozwiązania, ale w razie czego jestem elastyczna, aby to dostosować do indywidualnych potrzeb kursanta. Więc zbyt ogólnie nie podchodzić do personalizacji, bo kursant często też nie wie, czego chce i trzeba wspólnie do tego dojść. I to jest bardzo ważne moim zdaniem. Jasne. Dużo porozmawialiśmy o czymś, co jest najbardziej zasadne w kontekście właśnie nauki języka, na którym jesteśmy na poziomie jako tako, łamane na fałszywy początkujący, łamane na średnio zaawansowany z taką stagnacją językową. A co w przypadku języków bardziej niszowych, tudzież, no bo z angielskim zazwyczaj mam jakieś doświadczenie, czy to ze szkoły, czy z jakiegoś innego miejsca, więc czy choćby z tego, że otaczamy się tym językiem jednak mimo wszystko w XXI wieku, znam jakieś słowa, gdzieś mniej więcej kojarzymy. I też podobnie bywa z niemieckim. A co w przypadku, kiedy ktoś zaczyna się uczyć języka od zera? To w sumie ciekawi mnie, jaka jest twoja perspektywa. Czy uważasz, że załóżmy, że ty wyobrażam sobie, że zaczynasz się powiedzmy od jutra uczyć języka i czy polecałabyś takiej osobie, która taką decyzję podejmuje, zacząć z lektorem, czy może zacząć samodzielnie, a lektora, jeśli włączyć, to włączyć na jakimś dalszym etapie, czy jak to by wyglądało? No bo w sumie, no właśnie, jaka jest twoja perspektywa? Moim zdaniem to zależy od wielu różnych czynników. Przede wszystkim, co to jest za język, tak? Jaka jest No dostępność jasne. Materiałów, ale też kim jest osoba, która się uczy. Jeżeli to jest właśnie taki samouk, taki członek językowej siłki, którego to interesuje, zna już sporo języków, to jest kolejny, no to taka osoba będzie mniej więcej wiedzieć, jak się odnaleźć w prostszym lub trudniejszym języku. Oczywiście tutaj je zaznaczę w cudzysłowie, prostszy lub trudniejszy. Mam na myśli bardziej dla nas egzotyczny lub powiedzmy no, jakiś jakieś systemy język pisma, wymowa, tak europejski. bym się domyślał. Dokładnie. Więc tutaj od tego zależy to. I przede wszystkim trzecia rzecz ważna, jaki jest nasz cel w tym języku? Jeżeli uczymy się hobbystycznie z ciekawości, bo byliśmy gdzieś na wakacjach, nam się spodobał, chcemy tak sobie go liznąć, no to możemy uznać, że lektor nam jest po prostu niepotrzebny, bo też jeszcze nie mamy konkretnego celu, uczymy się dla samego uczenia się i to jest też w porządku. Natomiast jeżeli jesteśmy osobą, daję przykład i nie mówię, że to dotyczy każdego człowieka w tej grupie, ale jest to dość popularne też z mojego doświadczenia. Osoba w wieku mniej więcej 50-65 lat, która angielskiego nie miała w szkole, taka osoba potrzebuje nagle tego angielskiego z jakiegoś powodu, albo nagle potrzebuje go bardzo w pracy, albo nie wiem, ma rodzinę za granicą, albo musi się wyprowadzić, albo ktoś się tam bliski wyprowadza i czeka kogoś podróżowanie czy coś. Potrzebuje tego angielskiego, żeby się dogadać gdzieś jakoś, tak? I nie umie nic, zna tylko kilka słów takich, co funkcjonują w języku polskim, nie wiem.
No i nie mają za bardzo też doświadczenia w nauce języków i też przede wszystkim nie mają pojęcia, jak się uczyć, od czego zacząć i też, co więcej, boją się tego angielskiego, bo to jest też bardzo częste zjawisko, że ktoś ma mega problem z tym angielskim, powiedzmy, bo on jest wszędzie. Wydaje się, że każdy go potrafi, że to jest prosty język, bo każdy mówi nim świetnie, takie jest przekonanie. I oni nie wiedzą po prostu, jak się w tym wszystkim odnaleźć. To wtedy lektor jest, no, niezbędny moim zdaniem. Nie ma innej opcji. W ogóle od czego zacząć? Taka osoba potrzebuje bardzo dużo wsparcia językowego. Nie tylko wiedzy merytorycznej, ale też planu, tak? Bo bardzo ważny jest plan, jak mądrze zacząć się uczyć tego języka, żeby sobie nie narobić krzywdy od samego startu. Fajnie, żeby ktoś profesjonalny podrzucił jakiś konkretny plan, jakiś plan działania, podrzucił, przepraszam, tak, zaopatrzył w materiały, ale też wspierał tak trochę psychicznie w tym wszystkim. Na zasadzie, hej, to nieprawda, że angielski jest taki łatwy. Wiele osób się go uczy od zera i Nie to jest się w ogóle. da. Oczywiście. I też, aby właśnie na przykład takie podejście, że wiele osób się uczy i nigdy nie jest za późno, żeby zacząć się uczyć, bo to też jest duży problem, tak? Ktoś ma, nie wiem, nawet ludzie około 40 mówią, że są już za starzy, tak? Na naukę Tak. języka, to co dopiero ktoś, kto ma Nawet 65 młodszym lat, się zdarza. Tak. dokładnie powie, że ja, to jest dla mnie za późno, ja już nic się nie nauczę, bo jestem stary, stara i w ogóle nic nie wiem i to jest beznadziejne. W takiej sytuacji lektor, i to z dużym pokładem cierpliwości, i taki, który lubi uczyć od zera, to jest bardzo, bardzo potrzebne. Więc moja odpowiedź jest taka, zależy od wielu czynników, tak? Jasne. Tutaj w takiej sytuacji bardzo polecam. I tak samo właśnie też osoby, nie wiem, no, które nawet uczą się dla przyjemności, ale chcą tak bardziej ambitnie do tego podejść i chcą bardziej profesjonalnie do tego podejść i wiedzą, że skorzystają sobie z zajęć z lektorem i ten lektor może fajnie ich poprowadzić przez ten język, zaopatrzyć w interesujące materiały, no to jak najbardziej, jeżeli mają na to czas, pieniądze, energię, no to czemu nie, tak? Myślę, Tak, że to jest indywidualna kwestia. tak sobie wyobrażam, że w sumie przy takich, że to jest opcja warta rozważenia, choćby jeśli zaczynamy się uczyć języka, gdzie mamy zupełnie odmienny system pisma, na przykład przy języku arabskim, czy perskim, czy hebrajskim, czy chińskim, czy japońskim, żeby nawet choćby z taki właśnie indywidualny sposób choćby popracować nawet celowo w kilka lekcji nad takim systemem pisma, czy też wyobrażam sobie, że w językach, które mają zupełnie inną fonetykę, na przykład od języka polskiego, zakładając, że nie mamy doświadczenia z wieloma różnymi językami, to też może być taka choćby nawet celowa współpraca nad wymową, gdzie mamy ten od razu feedback od nauczyciela. Tak to sobie wyobrażam w językach, w których jest to bardzo ważne. Właśnie teraz próbuję sobie jakiś przykład wybrać, ale no choćby wspomniany chiński, tak, gdzie mamy tony, czy język tajski, ale są też, Wietnamski w ogóle. tak, są też języki. O właśnie, wietnamski jest dobrym przykładem, bo tam teoretycznie mamy alfabet łaciński, co prawda z dodatkowymi znakami, ale nadal jest to alfabet łaciński i wydawać by się mogło, że może być w tym sensie łatwiej, no i pewnie jest łatwiej niż na przykład z tajskim, ale z drugiej strony nadal mamy ten aspekt tonalny, więc to może być też przydatne. Ja tak drobną rzecz dodam a propos tego, że nie ma innej opcji niż lektor, jeśli chodzi o osoby trochę starsze, znaczy starsze niż na przykład my, czyli w około 40, 50 czy 60, że ja bym jeszcze widział taką furtkę, jak na przykład kurs jak się uczyć, na przykład kurs język w rok, gdzie jest dużo też na temat psychologii nauki języka, więc to tak dodam od siebie. Tak, no coś chciałaś jeszcze dodać chyba, Nie, bo nie, ja tak już sobie chciałam czytam w kolejne zasadzie pytanie i przytaknąć, powiedzieć, że tak, to jest prawda też właśnie, jak się uczyć, to bez względu na wiek, wiele osób po prostu nie wie i to też nie jest nasza wina, bo w szkole nikt nam nie mówi, wszystko jest tak. tak jak można w dużej grupie raz w tygodniu, czy tam 2 razy w tygodniu. Nie mamy nawet przestrzeni, aby się zastanowić, jak my się lubimy uczyć, a szkoda, bo to jest bardzo przydatna umiejętność, nie tylko językowo, ale w ogóle życiowa, tak? Więc tutaj tak samo No właśnie, zależy, tak, zależy po prostu. zahaczyliśmy w sumie o to teraz i tak właśnie się wtrąciłem, bo chciałbym przy tym zostać, że zahaczyliśmy o to, że w kontrze trochę nauka w dorosłości versus nauka w szkole.
I mam wrażenie, że może warto to podkreślić, że nauka w dorosłości, czy to samodzielna, czy z lektorem, to jest coś zupełnie innego niż nauka w szkole, bo to my stawiamy cel, my stawiamy warunki, my stawiamy, jak chcemy się uczyć. I nie musimy się na przykład stresować cały czas, że ktoś nas będzie oceniał czy cokolwiek takiego, tylko myślę, że bardziej też trzeba to podkreślić, że, no, że to jest jednak zupełnie inny typ nauki, a czasem jest tak, że ktoś właśnie a propos osób, które wracają do angielskiego, czy też ruszają z angielskim, a miały w szkole rosyjski na przykład, często jest to takie podejście na zasadzie, bo nauka języka to pewnie będzie jak w szkole z lektorem. A w szkole nie zawsze bywało kolorowo przecież. Tak, tak, to prawda. Powiedziałeś, nie musimy się stresować, że ktoś nas tam na późniejszym etapie, tak? Ktoś ocenia tego. Że ktoś nas wyśmieje, cokolwiek takiego. Tak, nie musimy, ale stresujemy się. Niestety bardzo często tak jest. Tak. I to są pozostałości po tym. Ja się oczywiście z tobą zgadzam. Nauka na późniejszym etapie bywa lepsza, przyjemniejsza pod wieloma względami. Niestety to przekonanie, że ktoś jest w cudzysłowie za stary na naukę, tak jak mówisz, ja miałam kursantów, którzy mają po 35 lat, 40 lat i starsi oczywiście, tak, którzy uważali, że są za starzy, że już nic nie zostanie zrobić z tym językiem, tak? To nie jest oczywiście prawda. Moim zdaniem, taka sugestia dla ciebie, to jest pomysł na osobny odcinek, tak? Z kimś. Tak, albo kwestia do przemyślenia, bo naprawdę warto. Ja lubię pracować z osobami właśnie starszymi, tak? Po 50, po 60. To potrafi być bardzo wdzięczna współpraca. Jeżeli ktoś ma dobre podejście do języka, to jest nawet aż takie wzruszające, wspaniałe właśnie, że ktoś się chce uczyć nadal, bo zawsze warto. To nawet nie dla samej komunikacji. Nauka języka to jest jak sudoku, tak? To jest dla mózgu taki trening, że to jest najlepsza rzecz, jaką można zrobić. I trening pamięci, koncentracji, przerzutności, uwagi, tak? Różnych innych pewnie też rzeczy. Także dokładnie tutaj jest mnóstwo pozytywów, tak? Nauka bez presji czasu, bez presji otoczenia, nauka, która sprawia przyjemność, bo wreszcie doceniamy w ogóle uczenie się. Kto lubi się uczyć w szkole? Dopiero gdy nam ktoś, jak mamy sytuację, w której nikt nam nie każe się uczyć, to chciałam powiedzieć, to wtedy to w ogóle zaczyna mieć jakikolwiek sens. Ja mimo, że uwielbiam się uczyć, też wspominałam o tym ostatnim odcinku, uwielbiam się uczyć, uwielbiam pogłębiać wiedzę, jestem zawsze ciekawa, wiele różnych rzeczy, to tak naprawdę tak sama studiować coś tak dla siebie, czytać, zaczęłam po studiach, bo na studiach musiałam robić coś, co ktoś mi kazał, oczywiście uczyłam się, ale nie sprawiało mi to takiej przyjemności jak później. To jest naprawdę, potrafi być ogromną przyjemnością i dlatego jest mi często bardzo przykro, oczywiście nie tak na takim personalnym poziomie, ale po prostu smutno mi jest, gdy widzę, jak mam kursantów, którzy traktują te zajęcia jak taki przykry obowiązek, bo muszę do pracy, bo muszę do czegoś tam, bo muszę i ciągle jest to muszę, bo do pracy. Praca się kojarzy od razu ze stresem, z zobowiązaniem, z jakąś tam presją i to jest tak przykre, że zajęcia mogą być tak interesujące, mogą być tak przyjemne, a one się kojarzą z czymś tak negatywnym, a przecież nauka właśnie na późniejszym etapie w dorosłości może być czymś naprawdę wspaniałym. Ja zawsze mówię, że nauka języka to jest taki intelektualny self-care, czyli właśnie jak taki spa dla mózgu, albo siłownia i spa dla mózgu, trochę tak, wysiłek, ale też właśnie takie taki coś, chill co nam daje, tak, dokładnie. Serial daje sobie obejrzysz z napisami w dwóch językach na przykład i masz takie, oczywiście, taką saunę językową. Tak, więc właśnie ja bardzo się staram kultywować właśnie takie praktyki, podejście. Nie zawsze się to udaje oczywiście, ale robię co mogę i właśnie chciałabym, żeby więcej osób w to wierzyło, bo zajęcia mogą być naprawdę wspaniałe, zwłaszcza jeśli sobie uświadomimy, że to jest czas dla nas i ten lektor robi wszystko dla nas, personalizuje i poświęca nam 100% swojego czasu, uwagi, energii i to jest po prostu naprawdę wspaniałe i żal nie wykorzystać tego.
To prawda. Ja powiem ci jeszcze a propos tego wieku, że ja znam osobiście osoby 80 plus, które się uczą języków, czy to samodzielnie, czy z lektorami i sobie radzą. Jedyne co, to po prostu wiedzą, że na przykład zapamiętanie czegoś kiedyś im zajmowało trochę mniej czasu, teraz zajmie trochę więcej, więc to też jest taki trochę trening cierpliwości, ale też myślę, że zgodzimy się, że warto ten mózg trenować. Może my jesteśmy trochę w innej sytuacji, bo jesteśmy młodsi niż te osoby, do których teraz mówimy, więc może trochę nie wiemy, o co chodzi, ale wydaje mi się, że mimo wszystko studiując różnego rodzaju badania na temat nauki To właśnie w późniejszym wieku, to ten aspekt motywacyjny, czy też takiej wiary w to, że się da, jest również ważny, oczywiście z akceptacją różnego rodzaju ograniczeń. Tak, to jest prawda oczywiście, co mówisz, natomiast tak broniąc osoby starsze, w cudzysłowie też tutaj oczywiście, ta pamięć, tak, się mówi, że o, ty jesteś młoda, tam często bardzo to słyszę, to ty to umiesz, ty to wiesz. Tak, ale ja znam mnóstwo osób, które są w moim wieku albo młodsze ode mnie i mają gorszą pamięć A, ode to mnie. Mam na swoją myśli, drogą, to prawda. oczywiście ja wiem, że też dobra pamięć to jest Trening też taki pamięci element, raz tak, jeszcze. element też, dlaczego ja w ogóle się zajmuję językami, to jest też taka, jako taka predyspozycja, coś, co pomaga. No ale kurczę, pamięć to jest też coś, co można ćwiczyć, tak? Ja po prostu bardzo dużo Tak się samo jak uczę, dużo skupienie uwagi, no. zapamiętuję, oczywiście, Żeby dużo zapamiętywać, trzeba się zapamiętuję, skupiać. Ty sama mówisz, że tak. zdarza ci się uczyć przez kilkadziesiąt minut, czy pewnie nawet kilka godzin Tak, bez tak. rozpraszaczy. Więc to już samo w sobie sprzyja To jest zapamiętywaniu. coś, czego ja się nauczyłam też, tak? Kiedyś tak nie miałam. Tak samo z czytaniem książek, tak? Dużo osób mówi, o, chciałbym więcej czytać, ale po 10 minutach kompletnie tracę koncentrację i nie potrafię. To też jest oczywiście wynik, to już też inny temat, ale naszych czasów, tak? Żyjemy w takim cyfryzowanym świecie, gdzie po prostu mamy przesyt dopaminowy, tak? Ciągle te krótkie filmiki albo coś, co nas bardzo dekoncentruje, sprawia, że my po prostu nie potrafimy się skupić, ale to już inny temat. Z tą pamięcią jest tak, że no, to trzeba ćwiczyć i ja znam mnóstwo przypadków, w których osoba starsza o wiele lepiej kojarzy, zapamiętuje niż osoba młodsza, bo po prostu ma nawyk, że dużo czyta na przykład, albo właśnie stara się coś zapamiętywać, albo nie wiem, robi takie, ma różne jakby rozrywki, hobby nie opierają się tylko na, nie wiem, oglądaniu telewizji, ale na jakimś właśnie sudoku, krzyżówki, coś bardziej stymulującego intelektualnie. To jest wszystko trening i wcale to, że ktoś jest starszy, i mówi, o, łatwo ci powiedzieć, ja tak już nie zapamiętuję, jasne, ale warto pamiętać, że też pamięć to jest też taki, powiedzmy, mięsień, nie wiem, tak może skrótowo to powiedziałam, ale no, że Rozumiem my skrót mamy myślowy, wpływ na tak. to, jaką mamy pamięć, Tak. tak? I to też dotyczy młodszych osób, które też mówią, że o, ja po prostu nie pamiętam. Tak. To jest punkt, Tak. nad którym trzeba się zastanowić, co można zrobić, żeby właśnie pamiętać Tak. lepiej. No myślę, że jeszcze może jako psycholog mam obowiązek dodać notkę, że oczywiście wszystko, o czym teraz powiedzieliśmy, w mniejszym stopniu dotyczy choćby osób mających stwierdzone ADHD, czy różnego innego rodzaju problemy, które właśnie poprzez mózg wpływają na to, jak jesteśmy w stanie się skupić czy zapamiętać, ale oczywiście do większości społeczeństwa to się będzie odnosiło. Przejdźmy do następnego pytania, które myślę, że również bardzo dużo osób sobie zadaje. Dlatego, że ty uczysz angielskiego i niemieckiego i jesteś polską lektorką. I teraz pytanie brzmi, jak znaleźć odpowiedniego lektora dla swojego poziomu językowego i potrzeb? I teraz pytanie, druga część pytania, kiedy ewentualnie skorzystać z pomocy native speakera? I czy właśnie wiesz, czy native, czy polski nauczyciel, kiedy, na jakim poziomie, dla jakich potrzeb? Czy wystarczy native, czy on musi jeszcze umieć uczyć? Wiesz, o co chodzi? Tak, wiem o co chodzi. Wiem, że dużo osób gloryfikuje bardzo tych nativów, tak, że to jest najlepsze, co można zrobić. Czasami tak może być, oczywiście, ale myślę, że najważniejsze, o czym trzeba pamiętać, to to, że ważniejsze od tego, skąd ktoś pochodzi, jest doświadczenie, jest wykształcenie i też charakter. Styl bycia tej osoby, właśnie tak jak mówiłam, o tej chemii, tak? Ważne, żebyśmy do siebie z kursantem w pewien sposób pasowali, żeby ta współpraca wychodziła. Jeśli chodzi o native'a, no to oczywiście warto pamiętać, native'owi nierówny. Native też musi posiadać umiejętność nauczania swojego języka jako język obcy.
tak? Tak. Pamiętam, kiedyś nagrywałam też podcast z Gabą Gawrońską, która jest nauczycielką języka polskiego dla obcokrajowców. I Okej. ona przeszła studia takie, gdzie właśnie nauczanie polskiego jako języka obcego. I pamiętam dobrze bardzo, co mi powiedziała, że według dla niej i to, jak ona mówi po polsku, to się liczy jako język obcy też, bo ona nie tylko ojczysty, bo ona go zna z tej perspektywy Rozumiem. obcojęzycznej. I ja nawet pamiętam, jak rozmawiałam z nią, ona mi kiedyś tak w środku zdania powiedziała, no z tym czasownikiem zawsze jest narzędnik czy tam miejscownik i się mówi tak i tak. A ja miałam taką reakcję na zasadzie, wiesz, jak ten mem z tą kobietą, co tak te obliczenia i wchodzą, więc czekaj, co? Ja sobie nie wyobrażam uczyć kogoś polskiego, tak? No to jest wiadomo, Tak. ja nie mam wykształcenia, nie mam doświadczenia, nie wiem, jak to robić i myślę, że każdy z nas próbowałby sobie wyobrazić teraz, wyobraźmy sobie, że kogoś uczymy teraz polskiego, no to jasne, że byłoby to naprawdę trudne, bo my po prostu nie wiemy, więc native musi mieć umiejętność nauczania, No tak? tak, no nawet Uczenia. słuchaj, kwestia takich par dwujęzycznych, przecież jak to jest częste, że Tak. osoba mająca język polski jako ojczysty jest, wiąże się z kimś, kto nie mówi po polsku i próbuje jakoś mu pomóc, czy jej pomóc w nauce tego języka, to bardzo często kończy się fiaskiem właśnie z tego powodu, Tak. że mamy takie, dobra, Tak. tak się po prostu mówi, wiesz co, I po tyle, prostu i tyle, i weź, nie idź wiem, się jakoś tak. inaczej naucz. Dokładnie, więc tutaj przede wszystkim to, jeśli chodzi o lektora polskojęzycznego, znaczy mam na myśli, który nie jest native'em, tutaj nawet myślę, nawet łatwiej znaleźć taką osobę, która jest po prostu, nie wiem, ukończyła studia filologiczne, bądź też jakiś kurs, bo nie trzeba być, myślę, filologiem, to też już inny temat, ale jeżeli ktoś przebył jakieś kursy, ma doświadczenie, wie jak uczyć i się kształci, może uczyć i ma też pojęcie o języku właśnie na przykład angielskim, jako o języku obcym i wie jak go uczyć, no to jest często lepsze. Ja też pamiętam, że miałam jakiegoś kursanta, który powiedział mi bardzo ciekawą rzecz, że on nie chce się uczyć z native'em, on się chce uczyć z kimś, kto przeszedł tę samą drogę. Tak, I to jest dobry argument. to było dla mnie bardzo ciekawe, na zasadzie, że hej, ty się tego nauczyłaś sama, ja chcę posłuchać, jak to zrobiłaś i chcę brać z ciebie przykład. To było bardzo miłe i to było bardzo właśnie takie inspirujące też, że faktycznie masz rację, ja przeszłam tę drogę, ja się nauczyłam i ja postaram się tobie pomóc właśnie zrobić to samo. Jeśli chodzi o native'a, kiedy native jest fajnym rozwiązaniem, jeżeli już natrafimy na osobę, która nam odpowiada pod tymi względami, które wspomniałam. Myślę, że z native'em nauka jest bardzo dobrym pomysłem. Tak na odwrót to zdanie powiedziałam. To jest bardzo dobry pomysł skorzystać właśnie z usług native speakera, jeżeli jesteśmy już na takim poziomie raczej zaawansowanym, jesteśmy świadomi i niezależni na tej drodze naszej językowej i my chcemy tylko i aż oczywiście szlifować ten język, mówić jak najwięcej, zdobyć więcej wiedzy na temat tego języka, takiego żywego organizmu, jak się teraz mówi, jak jest slang, co jest teraz popularne, jak rozumieć ten język na takiej wyższej płaszczyźnie, takiej zagranicznej codzienności, powiedziałabym. To jest super rozwiązanie, więc myślę, że to byłby dobry pomysł, natomiast jeśli chodzi tak w innych przypadkach o wybór native'a lub nie native'a, pod warunkiem, że native jest właśnie przygotowany do nauczania, to jak najbardziej można skorzystać, ale tak naprawdę to nie ma aż takiego znaczenia. Moim zdaniem, można się oczywiście z tym nie zgodzić, według mnie Jasne. myślę sobie, że tak naprawdę za dużo o tym myślimy jako kursanci, czy Też mi się native, tak czy nie wydaje. native. To nie ma aż takiego znaczenia. Oczywiście Są warto native i pomyśleć o native, tak samo studentach. jak są nauczyciele nie native i nauczyciele nie native, wiesz co chodzi, że jakby Tak, po prostu oczywiście. każdego człowieka mam wrażenie trzeba rozpatrywać indywidualnie, bo możemy mieć, nie Tak. wiem, polskiego nauczyciela, który spędził 15 lat w jakimś kraju i czy to jest native, czy to nie jest native, wiesz o co chodzi, no jakby Tak. może być osoba, która nauczyła się języka na studiach, a może być osoba, która nauczyła się języka na studiach i samodzielnie, a może być osoba, która nauczyła się tylko w środowisku, mieszkając gdzieś. Tak, Tak. więc to też jest taka kwestia. No dobra, a jak uczniowie mogą się przygotować do lekcji z lektorem, aby na samych lekcjach wykorzystać ten czas maksymalnie efektywnie?
Moja pierwsza myśl to jest wycisnąć lektora jak cytrynę. No, Już tłumaczę, o co po to chodzi. ten podcast nagrywamy, Tak żeby jest. właśnie tak można było Tak. robić. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Tak jak wspomniałam, wspomnieliśmy, zajęcia przede wszystkim, kurs jeden na jeden to jest usługa premium. To jest usługa premium, która oznacza, że lektor poświęca nam 100% czasu, energii, zasobów wszelakich i na uwagi swoje przede wszystkim. I to jest czas dla nas, i my mamy, powinniśmy mieć świadomość jako kursanci, tak, że to jest czas dla nas i my możemy go z grubsza wykorzystać, jak chcemy. Oczywiście w kontekście nauki języka. Warto jest podpytać i korzystać z zasobów, dóbr, jakie ma nam do zaoferowania lektor. Co ma nam do zaoferowania? Zależy od lektora. Jeden będzie miał bardzo taki sztywną jakąś tam ramę i zaplanowany według swojej wizji kurs i nie będzie chciał za bardzo odbiegać od tego. Natomiast większość lektorów jest takich, że myślę, cieszą się bardzo, jeżeli ktoś jest właśnie konkretny, ma jakieś pytania, jeżeli wpadnie pomysł. Hej, wiesz co, kiedyś słyszałem o takich powiedzeniach, o tam jakimś zagadnieniu gramatycznym i w sumie nie wiem do końca, o co chodzi, czy możemy się tego pouczyć. To myślę, że większość lektorów powie, jeny, super, oczywiście, że tak, na przyszły tydzień przygotuję coś tam i pouczymy się tego, albo na spontanie tłumaczy i robimy to. Zadawać pytania. Jeżeli za mało jest nam materiałów czy coś, podpytać o więcej, poprosić o więcej. Poza tym, co robimy, co nam daje lektor, nie wiem, naprawdę robić te rzeczy, pytać, przygotowywać się na zasadzie dzień przed zajęciami jestem w pracy i nie wiem, jak coś powiedzieć, albo napotkałem się na spotkaniu z jakimś sformułowaniem, zapiszę, zapytam. Pamiętać, że Rozumiem. lektor jest też takim językowym asystentem. Ja lubię to tak nazywać. Oczywiście nie chcę tutaj mówić za wszystkich lektorów, bo nie chcę też, żeby ktoś pomyślał, że mogę naruszyć czyjąś granicę, bo Jasne. każdy będzie inaczej odpowiadał, ale ja zazwyczaj prowadzę zajęcia tak, że zajęcia to jest czas na naszą pracę, ale zawsze daję do zrozumienia, że ja jestem cały czas pod ręką. Jeżeli masz sprawę, która zajmie mi 5 minut i chcesz podpytać, jak napisać tego maila, albo jak coś tam przetłumaczyć, czy ja dobrze rozumiem, daj znać. Najwyżej nie odbiorę, pomogę później, ale no, mogę pomóc. Jestem cały czas gdzieś tam. Albo powiem ci, Jeżeli masz zainstaluj pytanie, Grammarly. tak, A propos no maila. dokładnie, oczywiście, ale jakby chodzi o to, że to mogę coś tam pomóc, tak? No jasne. Jestem takim asystentem językowym. I takim właśnie dobrym duchem trochę, to czasami sama świadomość dla kogoś dużo robi. Na zasadzie, że okej, w Okej. razie czego Ta napiszę osoba maila, tam jest. rzadko kiedy oni faktycznie piszą, ale no istnieje taka możliwość na przykład. Tak jak mówię, nie każdy lektor się na to godzi, więc nie chcę mówić za każdego, u mnie to tak wygląda. I no właśnie, co tak jeszcze, wyciskać jak cytrynę, zadawać pytania, prosić o więcej. Jeżeli mamy chęć i robimy to wszystko, po prostu korzystać z tej wiedzy. Czasami lektor nie zdaje sobie sprawy, że coś nas może zainteresować kursanta i po prostu nie wie, jesteśmy ludźmi. No tak. Prosić, pytać, zadawać pytania, przygotowywać się do tych zajęć, ale też inny temat jeszcze, jak się na takich zajęciach na przykład rozgadać. Uczeń po kilku lekcjach wie mniej więcej, jak wygląda taka lekcja i wie, że lektor spyta, jak ci minął dzień, co u ciebie, jakie wyzwania w Tak. pracy, coś tam zagaduje. Przygotuj się, wydarzyło się No coś właśnie. niestandardowego, sprawdź sobie słówko, zastanów się, jak to powiesz, przygotuj się po prostu do tych zajęć, No właśnie, przemyśl. chciałem cię na tym etapie zapytać, bo sobie wypisałem takie coś, bo wiem, że wiele osób robi to nie tyle w kontekście pracy z lektorem takim, z którym się współpracuje długofalowo, tylko jest też to popularna taka opcja, żeby wiesz, na różnych aplikacjach typu Tandem się łączyć po prostu na taką wymianę językową, czy też nawet na italki na przykład wykupować sobie pojedyncze lekcje z lektorami, żeby po prostu poćwiczyć konwersację. Wiem, że częstą praktyką jest coś takiego, sam też lubię coś takiego robić, żeby po pierwsze, przygotować się ze słownictwa przed lekcją, czyli jeśli wiem, że chcę porozmawiać na temat X,
to choćby o tym, nie wiem, jak mi minęły wakacje, to żeby nie poznawać tego słownictwa, zaraz cię zapytam, co ty o tym sądzisz, nie? Ale z mojej perspektywy na przykład, żeby nie uczyć się tego słownictwa wyłącznie na lekcji czy po lekcji, tylko wręcz przed lekcją, przygotować sobie, czy to korzystając z internetu, czy poprosić lektora o podesłanie, czy skorzystać na przykład z czatu GPT, taką listę słów związanych z danym tematem, wrzucić je sobie na przykład do narzędzia z fiszkami, bo przecież jakąś pracę nad słownictwem i tak sami musimy wykonać, nawet zakładając, że mamy z kimś konwersację, i wtedy po prostu poćwiczyć sobie takie słownictwo przed lekcją, albo nawet frazy. Albo też zapytam cię o to, bo jest też taka praktyka, żeby takie listy słów czy fraz do wykorzystania sobie tworzyć i na przykład w trakcie rozmowy z lektorem mieć taką kartkę przy monitorze i mieć zadanie, żeby w trakcie zajęć użyć każdego z tych słów, na przykład, żeby je w pewnym sensie zaktywizować. Co sądzisz na temat tych dwóch praktyk wewnątrz jednej praktyki? Tak, to co powiedziałeś na końcu o tym, o tych frazach, które podczas rozmowy fajnie wplatać, to jest fantastyczna metoda i to jest bardzo ważne, ponieważ myślę też, że większość osób, gdy będą spytani o to, jakie jest twoje największe wyzwanie w ogóle w nabywaniu słownictwa, to będzie, że ja niby je rozumiem, znam, ale nie umiem jakby wzbogacić mojego słownictwa, gdy mówię. Więc to takie czasami sztuczne, takie syntetyczne, powiedzmy, dodawanie tych fraz jest bardzo ważne. Na początku jest trochę taka symulacja, ale warto tak zacząć, powiedzieć to 10 razy, aż w końcu to wejdzie nam po prostu w krew. Ja zawsze lubię mówić do moich kursantów, że nasza lekcja jest trochę jak warsztat, że my rozmawiamy, uczymy się oczywiście naturalnej rozmowy, spontanicznej, ale pamiętajmy, że to jest pewnego rodzaju symulacja, więc nawet jeśli coś ci nie wyjdzie, zatrzymaj się, zacznijmy to zdanie od nowa, ja to też monitoruję, pomagam i właśnie podczas rozmowy pamiętajmy też o wpleceniu różnych tych fraz, żeby one się nam zautomatyzowały i weszły w obieg, tak? Bo częstym problemem też jest to, że my niby próbujemy się uczyć tych nowych słów, ale na koniec dnia ostatecznie my ciągle używamy tych samych, których nauczyliśmy się kiedyś, więc jest to świetna metoda. A masz jakieś doświadczenie, ile takich słów na godzinę będzie ok, tudzież fraz na godzinę będzie ok, a ile będzie za dużo, tak widełki, pi razy oko? To też jest to zależne od tego, jak ktoś się uczy i tak ile jest w stanie udźwignąć. Czasami gdzie... Ja bym raczej zaczynała od mniejszej. Tak, mniejszej, na przykład 5 albo nawet 3, bo lepiej jest nauczyć się I małymi kroczkami ewentualnie zwiększać. 3 fraz, które nam porządnie tak wejdą w krew, że wzbogacimy i potem więcej, więcej, więcej. Kiedyś nawet miałam taką, nawet pisałam taki post i zadawałam w ankiecie komuś, mojej społeczności pytanie, czy uczenie się jednego słowa, nowego słowa na tydzień, to jest dużo czy mało? No i zdecydowana większość napisała, że to jest mało, no bo co to jest jedno słowo na tydzień? Ale jak o tym pomyślimy, jeżeli uczymy, tak, jeżeli uczymy się słowa i to uczymy się go tak skutecznie, że my naprawdę zaczniemy go używać stale i prawdopodobnie na zawsze, tak? No to 52 słowa w roku to wcale nie jest tak mało, bo uczymy się go tak nie biernie, że gdzieś tam kojarzymy, tylko naprawdę, naprawdę go znamy, tak? Je znamy, to słowo albo frazę. Więc tutaj, tak jak mówisz, zależy, tak? Zależy, ale myślę, że tak na przykład 5, 3 albo właśnie może do 10, tak myślę, że to by było dobre. Oczywiście można też próbować na różne sposoby. Jeszcze chciałam coś do tego dodać. Teraz mi chyba troszkę uciekło, bo pytałeś jeszcze na początku. Rozmawialiśmy o nauce słownictwa przed lekcją albo o nauce fraz przed lekcją i też o wspominam o takich serwisach jak iTalki, jak Tandem, jak HelloTalk. Jeśli chodzi o to przygotowanie się z tego słownictwa, to jest bardzo, ja bardzo to lubię, gdy kursant przychodzi przygotowany, właśnie jak opowiada na przykład, że o, nie wiem, tak się złożyło, że wczoraj miałem leczenie kanałowe zęba i ja wiem, że ta osoba pewnie tego słowa nie znała, ale ja widzę, że na kartce w zeszycie jest zapisane, to jest dla mnie takie wspaniałe, że pomyślałeś, że będzie lekcja i będziesz chciał mi o tym opowiedzieć, nie wiesz jak to powiedzieć, sprawdź,
już użyjesz trzy razy w zdaniu, już wzbogacasz to słownictwo, Tak. użyłeś tego, no to jest W kontekście. wspaniałe. I, Masz ale reakcję, też że ktoś rozumie. tak. I też mam właśnie takie przeświadczenie, że ktoś się do tego przygotował, że przemyślał tę sprawę i nie przychodzi na te zajęcia tak z bomby. Jeśli chodzi o przychodzenie z tak zwanej bomby, czyli zupełnie spontanicznie, bez przygotowania, też ma to swoje zalety, ponieważ tutaj możemy ćwiczyć mega spontaniczną rozmowę, bez przygotowania się wcześniejszego, i to jest bardzo taka autentyczna, jakby autentyczny taki test językowy, bo No tak. sprawdzamy, jak ktoś życiowo, bez przygotowania, czyli tak jak w prawdziwym życiu, w cudzysłowie oczywiście, bez tej symulacji, tak warsztatowej na zajęciach, jest w stanie się dogadać. I bardzo często w takich rozmowach wychodzą bardzo życiowe tematy, o których rzadko rozmawiamy, jeżeli omawiamy jakiś tekst na przykład. Pamiętam taką sytuację, jedna kursantka. Zaczęłyśmy lekcję, mimo że była przygotowana, ona mówi: o, że przepraszam cię, jestem taka wkurzona, bo tak mnie wkurza moja sąsiadka. I ja mówię: jak to? Powie co? Ależ czemu? I zaczęłyśmy o tym rozmawiać, całą godzinę o tym rozmawiałyśmy i to była naprawdę wspaniała praktyka, bo kursantka nauczyła się wielu nowych słów, gdy opisywała mi te tam różne sytuacje, które ją tam wytrąciły z równowagi. Rozmawiałyśmy dużo o uczuciach, o tym, co się wydarzyło. I to też była bardzo wartościowa lekcja, bo też dużo słów wyszło, dużo fraz, które ja mogłam zanotować, pokazać tej kursantce. I to była bardzo dobra metoda. Więc generalnie oba scenariusze mają swoje zalety. Fajnie jest nie trzymać się tylko jednej wersji. Fajnie jest, żeby było, dobrze by było, gdyby tak było. Przepraszam, tak się trochę Spoko. zakręciłam z tym zdaniem. Ponad Dobrze by godzinę było, nagrywam. tak, dobrze by było, gdyby się tak trochę przeplatały, że generalnie przygotowuje Raz się do trening na zajęć i klatę, zas raz na nogi, jak tak. to mówią. Tak, trochę tak, na zasadzie, że większość, powiedzmy tak, to nie musi być pół na pół, ale że powiedzmy większość zajęć przygotowuje się do nich i myślę o tym, co powiem, ale raz na jakiś czas dać sobie tę przestrzeń, że nie muszę być 100% przygotowany i mogę opowiedzieć o czymś spontanicznie, nie rezygnuję Rozumiem. z tego, tak? Więc to jest bardzo, Brzmi bardzo super. moim zdaniem dobre, jeżeli znajdziemy jakieś takie rozgraniczenie tutaj. Tak, myślę, że to Aha, jest jeszcze fajne, pytałeś. że to nie jest takie oczywiste dla osób, które nas słuchają, mam wrażenie, a myślę, że to jest taka fajna rzecz, żeby zanotować. Swoją drogą notujcie, jeśli ja tu na przykład notuję cały czas rzeczy, Ja tak więc samo. słuchajcie, notujcie, żeby później wam to nie uciekło. Dobra, bo zaczęłaś mówić kolejny wątek. Wspominałeś o tych serwisach, jak właśnie iTalki czy tam Tandem. Znaczy, To są iTalki jest do wynajęcia lektora bardziej, tak Tak. można jednorazowo, można na dłużej, Tak. natomiast Tandem jest bardziej do wymiany językowej, czyli tam nie ma lektora, tylko Tak. osoba, która jest native'em Tak. i my wtedy jej pomagamy uczyć się języka, który my dobrze znamy i wtedy z zasady no, jest to Tak. bez gratyfikacji finansowej dla żadnej ze stron, taka jest różnica, opcja furtka dla osób, Tak. które mają mniejszy budżet na naukę. Tak, to w sumie nie wiem, czy tutaj mam to komentować, bo w zasadzie to jest trochę inna forma nauki. Tak. Trochę taka też dla przyjemności, dużo, bardzo często dotyczy te tandemy, te wszystkie wymiany językowe, też grupy jakieś na Facebooku, to też dotyczą takich osób, które mają taką właśnie językową zajawkę i chcą sobie z kimś Tak. porozmawiać, Znaczy, więc tak. wiesz co, z mojej perspektywy, też jako samouka, to jest trochę taka furtka, o której wiele osób zapomina w kontekście nauki samodzielnej, że jeśli ktoś zdecyduje się, no bo ktoś, kto słucha tego odcinka, pewnie są też osoby, które się zastanawiają, czy uczyć się z lektorem, czy uczyć się w pełni samodzielnie. I na przykład taka ważna notka jest to, że kiedy uczymy się w pełni samodzielnie, to nie znaczy, że uczymy się bez ludzi, nie zamykamy się w szafie, czy nic takiego, Oczywiście. tylko wręcz mamy bardzo dużo kontaktu z ludźmi, czy to poprzez komentarze w mediach społecznościowych, czy poprzez fora, czy poprzez czatowanie z ludźmi, czy poprzez właśnie takie narzędzia jak Tandem, HelloTalk i podobne, dlatego że wtedy w pewnym sensie to jest nasze takie uzupełnienie praktyki konwersacyjnej bez potrzeby wynajmowania lektora takiego jeden na jeden, czy bez takiej długofalowej współpracy, tylko po prostu wtedy zapewniamy sobie to, że nie musimy zawsze mówić do lustra, możemy też mówić do realnego człowieka i to jest
to, że jeśli ktoś zdecyduje się na tę naukę samodzielną, to jest bardzo ważne, żeby przynajmniej od pewnego etapu również to mówienie ćwiczyć, bo inaczej zapewnimy sobie po prostu barierę w mówieniu, kiedy będziemy mieli świetne zdolności bierne i bardzo słabe aktywne, więc zachęcam do tego, żeby albo oprócz nauki z lektorem, albo jeśli ktoś chce się uczyć w pełni samodzielnie, no to wtedy po prostu aktywnie szukać takiego kontaktu, żeby rozmawiać, żeby konwersować. Również można poszukać spotkań językowych w wielu miastach w Polsce. Takie się odbywają, gdzie można przyjść, można pogadać. Także tak. Tak, zdecydowanie. To jest oczywiście świetny, świetny pomysł. W ogóle, żeby język aktywizować jak najczęściej, jak najbardziej. Ja też tylko tak bym chciała dodać, że każda metoda nauki języka, czy samodzielna, czy nie, czy z lektorem, czy w tandemie z kimś, czy bez tego nawet, może być skuteczna, tak? Pod warunkiem, że my ją mądrze wykonujemy, robimy to regularnie, jesteśmy tego przekonani i wykorzystujemy to do maksimum, tak? Jeżeli coś robimy tam na pół gwizdka, no to będzie bez sensu, tak? Ja pamiętam, że miałam raz takiego kursanta, który przychodził i mówił, że on codziennie słucha przez 5 godzin podcastów. 5 godzin, mimo że pracuje na pełen etat i w ogóle, że w samochodzie, potem w domu, podczas przerwy w pracy. Ja mówię, no super, no to jest godne podziwu, mało kto ma 5 godzin na coś takiego. Ale mówi, to nic nie daje, nic nie rozumiem. No i jak potem do tego doszliśmy, o co chodziło, to po prostu on tam gdzieś puszczał play w tle, w ogóle nie słuchał, wychodził, no w ogóle to leciało jak radio gdzieś tam w tle, w ogóle nic nie rejestrował. No to ja wtedy mówię, no przykro mi, 5 godzin brzmi imponująco, ale to się po prostu nie liczy. Comprehensible input, nie? Dokładnie, to musi być z jakimś takim, bo takie słowo kojarzy się trochę z moją mamą, z pomyślunkiem, tak? Że trzeba to robić z rozumem, z użyciem po prostu naszego rozumu myśleć. Uczmy się z pomyślunkiem. Dokładnie, na takiej zasadzie, no, że po prostu robić to w mądry sposób, bez co z tego, że to zmarnowaliśmy 5 godzin, bo to jest bez sensu. Tak samo jak mi się też zdarzali tacy kursanci, co mówią, że zrobili pracę domową, a ja tam trzeba było coś przeczytać i ja potem mówię, no dobra, no to przeczytałeś o czymś ciekawym, on nawet nie pamięta, o czym był ten tekst, ale przeczytał, czyli się liczy, że odrobione, czy tak jak w szkole, odhaczone zadanie domowe jest. No i ja wtedy mówię, no sorry, ale jeżeli nie możemy nawet dwa zdania o tym, dwie minuty o tym pogadać, to się nie liczy, że to przeczytałeś, prawda? Tak. Więc tak. Natomiast jeszcze, jeśli mogę dodać jedną rzecz na temat tandemów i tak dalej, to ja może kogoś zachęcę moją historią z moim tandemem. Śmiało. Bo jest to fantastyczna historia. Około 3 lata temu dostałam wiadomość na portalu MindGoethe dla osób uczących się, używających języka niemieckiego, od pewnej dziewczyny, która mi napisała, że szuka partnerki językowej, z którą mogłaby ćwiczyć niemiecki, aby być w kontakcie z językiem. Chciałaby tak raz w tygodniu pogadać. Ona jest na takim B2, nawet trochę C1, że chciałaby po prostu ćwiczyć ten język regularnie, nie musi się go tak uczyć, ale po prostu pogadać z kimś. I czy ja bym chciała? Ja nigdy nie szukałam takiej osoby, ale dostałam wiadomość, a że jestem raczej otwarta na takie różne przedsięwzięcia, napisałam, super, czemu nie, umówmy się. No i to była dziewczyna z Węgier i my się zakumplowałyśmy, co tydzień sobie rozmawiałyśmy, ona miała podręcznik i w ogóle codziennie jakiś inny temat poruszałyśmy, co było też fajne, bo dużo słów się nauczyłyśmy, potem jak skończyłyśmy ten podręcznik, to rozmawiałyśmy już o wszystkim, bo też zaczęłyśmy sobie wysyłać zdjęcia, o, Wigilia w Polsce wygląda tak, a na Węgrzech wygląda tak. Dla mnie to był też znak, żeby zacząć uczyć się węgierskiego, bo zawsze mnie ten język fascynował i czułam do niego ogromną słabość i mówię, kurczę, poznałam osobę z Węgier, mimo że po niemiecku rozmawiałyśmy, mówię, to zacznę uczyć się tego węgierskiego, to jest taki ciekawy język. Zajawka była, jest i cały czas się tam go troszeczkę uczę sama. No i my się zaprzyjaźniłyśmy do takiego stopnia, że tam w międzyczasie, po tych 2-3 latach, ona też urodziła drugie dziecko i stałam się chrzestną tego dziecka, mimo że nigdy w życiu się nie widziałyśmy na żywo. Po dwóch latach, niecałych
dwóch latach znajomości właśnie zostałam o to poproszona. Oczywiście się zgodziłam, nie mogłam uwierzyć w ogóle też, że coś takiego się stało. No i pojechaliśmy na te Węgry i wtedy pierwszy raz zobaczyliśmy się w ogóle na żywo. I moja pierwsza, nie, to była moja druga wizyta na Węgrzech, ale w tym mieście byłam i moja pierwsza wizyta właśnie i spotkanie z tą rodziną to były chrzciny, gdzie właśnie stałam się matką chrzestną, więc Niesamowite. jest to taka historia, naprawdę nigdy nie wiadomo, kogo też można poznać. To jest też inny aspekt, że nie tylko język, ale to są też takie historie. Ja też znam w ogóle kobietę, która poznała swojego męża na iTalki, Oj, więc tak. tak, Słuchaj, ja więc różnie bywa. dostałem już chyba, kurczę, przynajmniej jednego, ale nie wiem, czy nie. Wydaje mi się, że dwa. Nie, chwila, co najmniej dwa. Inaczej policzę. Wydaje mi się, że tak pomiędzy 3 a 5 wiadomości, że ktoś znalazł partnera lub partnerkę właśnie na tandemie z polecenia tego, że ja gdzieś kiedyś wspomniałem o tym narzędziu, a jedna osoba wysłała mi wręcz zdjęcia ze ślubu na maila No. właśnie z osoby poznanej na tandemie. Także tak. Właśnie, no właśnie, tak jest tą historię, więc to język to jest jeden element, ale też można naprawdę poznać miłość albo fajną znajomość, po prostu zacząć Tak. jakiegoś przyjaciela, albo może to wpłynąć na jakieś tam decyzje życiowe, więc tutaj Tak. taki tandem to Jak ja polecam najbardziej. każdemu. Jeżeli ktoś ma na to czas, żeby raz na jakiś czas sobie z kimś porozmawiać, to Tak. nigdy nie wiadomo, kogo się pozna, więc oczywiście. Czy ktoś się uczy z lektorem języka, czy bez lektora, zawsze warto Zgadzam się. korzystać z tego typu platform, tak? To jest super Tak. rozwiązanie. Bardziej, że nawet jak mamy lektora, to wiesz, lektor mówi na swój specyficzny dla siebie sposób, ze swoim Tak. akcentem, używając słów, których często używa. Może się okazać, że spotkamy się z taką osobą i nagle się okaże, że to jest, wiesz, aspirujący raper z, powiedzmy, nie wiem, Atlanty, użyjmy się angielskiego, i nagle się okaże, że ta osoba mówi kompletnie inaczej niż lektor, Tak. albo może jest to osoba, uczymy się hiszpańskiego i nagle się dowiemy, że poznajemy kogoś z Buenos Aires, czy z Mendozy, czy z Rosario, czy jakiegoś argentyńskiego miasta i nagle się okazuje, że ta osoba mówi zupełnie inaczej po hiszpańsku. Więc tak, zdecydowanie. Albo na przykład poznajemy Oczywiście. kogoś z Austrii, kto mówi po niemiecku O, i to też matko, jest tak. zupełnie inna historia. Oj, tak. Więc tak, no już nie mówię o Zdecydowanie. Szwajcarii, bo O tam to jest w Szwajcarii, ogóle jeszcze tak. inna historia, ale akurat osoby będące ze Szwajcarii często mówią w swoim wariancie szwajcarskiego, niemieckiego plus po prostu Hochdeutschem, natomiast są też osoby z Austrii, które po prostu Tak. mówią w swoim, Po jakby na swojemu. swój sposób, też innych słów używając i tak dalej, i tak dalej. Tak, a wracając do tematu bardziej, to jeszcze ja bym chciał nawiązać do tego, co powiedziałaś o tym a propos nauki słówek pomiędzy zajęciami i tak dalej, że żeby kiedy mówimy coś na przykład w pracy czy nie w pracy i zauważamy, że czegoś nam brakuje, to w ogóle mówię, że to jest moje ulubione zadanie na uzupełnianie luk. I wiesz, to się wydaje, że to uzupełnianie Tak. luk to znaczy zadanie gramatyczne. Tu chodzi o uzupełnianie luk w wiedzy, a nie gdzieś w zadaniu gramatycznym, czyli po prostu załóżmy, że rozmawiam o mojej pracy, ale brakuje mi tego, żeby powiedzieć jakąś konkretną rzecz, typu, że mam spotkanie zespołu jutro, powiedzmy, i muszę sobie sprawdzić, okej, dobra, to jak powiedzieć spotkanie zespołu, to już następnym razem będę w stanie powiedzieć, a często to jest tak, że jeśli dzisiaj chcę powiedzieć o spotkaniu zespołu, to pewnie za tydzień też o tym chcę powiedzieć, bo to jest coś, co mnie w jakiś sposób dotyczy. Więc to takie uzupełnianie luk wiedzy. Do tego też ja bym zachęcał. A jeszcze Tak, i chciałem cię jeszcze zapytać. jeśli, przepraszam, jeśli mogę jedną rzecz dodać, bardzo chciałabym też uczulić, jeżeli ktoś się z tobą też zgadza i widzi w pracy takie sytuacje, że brakuje mi słowa, nie wiem, muszę zapamiętać. Ważna jest narracja, jaką też mamy w głowie, podejście jest bardzo istotne, bo ja też się spotykam z takim czymś, że takie sytuacje sprawiają, że możemy, nasz umysł, nasze myśli mogą pójść dwiema drogami. Jedna jest taka: nie znam słowa i ktoś mówi: Boże, nadal nie umiem, znowu nie umiem, jednak nie umiem, nigdy się nie nauczę i jak zwykle czegoś nie rozumiem po angielsku na przykład.
tak? I to jest od razu coś, co psuje nam nastrój, że jak zwykle nie pamiętam jakiegoś słowa i znowu coś. Albo może pójść drugą stroną. O, ciekawe, nie wiedziałem. Tak. Dodam sobie to słowo do słowniczka, zrobię screena, zapiszę sobie to w zeszycie, cokolwiek. Albo napiszę do kogoś wiadomość, hej, wiedziałeś, że tak się mówi? Ja ciągle tak piszę do znajomych, że wiedziałeś, że coś tam. Ale właśnie na zasadzie, że wow, to jest kolejna szansa, szansa od życia. Tak zabrzmiało bardzo. Szansa na sukces. Bardzo tak, może taki trochę patos, ale chodzi mi o to, że w życiu, prawdziwym życiu, w realu, znów się pojawiła okazja, żeby nauczyć się czegoś nowego. Mm-hmm. I to jest wspaniałe, powinniśmy się tak. z tego cieszyć. Zamiast właśnie załamywać, że znowu jednak nie umiem. Tak naprawdę tak. to, gdybyśmy tak ciągle mówili, to i my, osoby, które się pasjonują językami, pracują z językami, możemy się nazwać, nie wiem, poliglotami, czy osobami utalentowanymi wszelako językowo, to my też powinniśmy być ciągle załamani, no bo przecież jak często spotykasz się ze słowem, którego nie znałeś w jakimś języku? No przecież ciągle, prawda? Każdego Im więcej dnia. Próbujesz się uczyć, tym więcej spotykasz takich słów. Ależ tak. oczywiście, więc tutaj też jeszcze... właśnie, tak, więc to ja o bym to jeszcze chodzi, tak? Postawił taką, ja wiem, może nie diagnozę, może nie poradę, ale z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja bym się nie skupiał na tym, jakie emocje mi się tam pojawiają, tylko bym się skupiał na tym, jakie nastąpi działanie z mojej strony, czasem pomimo emocji, czyli nawet jeśli moją emocją, moją myślą wewnętrzną będzie Boże, dlaczego ja znowu tego nie rozumiem, jaki ja jestem beznadziejny, dlaczego zapomniałem tego słowa czy coś, to, że ta myśl się pojawiła, jakby mamy na to wpływ, ale nie aż tak silny, jak nam by się mogło wydawać, tak z perspektywy tego, jak mózg działa i jak nam te myśli dostarcza. W pewnym sensie myśli myślą się same. I to, co jest kluczowe, to czy w momencie, kiedy taka myśl, nawet negatywna, taka rozmowa z samym sobą się pojawi, żeby mimo wszystko wziąć głęboki oddech i zapisać sobie to słowo i po prostu później kontynuować naukę, aż to wejdzie nam w krew, żeby zamiast mówić do siebie rzeczy, które są krzywdzące dla samego siebie, dla samej siebie, żeby po prostu działać i w pewnym momencie zauważymy, że ten głos wewnętrzny zacznie się wyciszać. Taka jest moja perspektywa też psychologiczna. Zgadzam się i właśnie też nawet pomyślałam o tym w takim kontekście psychologicznym, jak możemy wpłynąć na to, żeby nasz umysł działał ponad tym, powiedzmy, nastrojem, tymi gorącymi myślami, tak? Bo mi się wydaje, że też często osoby, które właśnie tak sobie myślą, że znowu nie umiem i się załamuje od razu, to tutaj przychodzi taki natłok takich impulsywnych i trochę nieracjonalnych myśli. Nie umiem, tak. boję się, że nie umiem, odniosłem porażkę, nie radzę sobie, jestem nieprofesjonalny i tak dalej, i tak dalej. A wcale nie musimy w ten sposób na to patrzeć, tak? Możemy właśnie cieszyć się, że to jest jakaś okazja, aby być lepszym. Tak. I to tak. jest kolejny krok, aby Albo też być te myśli mogą się lepszym. Pojawić, ale my nie musimy się z nimi zidentyfikować. Tak, nie musimy z tym, możemy zdecydować, czy znaczy, łatwo coś się zasadzie... powiedzieć, tak? Znaczy, paradoksalnie, może dobra, rozróżnię słowa, paradoksalnie to nie jest łatwe, ale jest proste. Znaczy, paradoksalnie prosto jest to zrobić, bo im więcej jest takiego właśnie nadmiernego myślenia o tym w koło, tym bardziej się to robi błędne koło i myślimy o tym w nieskończoność i tak. w pewnym sensie karmimy te myśli, a tak. paradoksalnie jest to właśnie tak proste, jak przestać myśleć. Problem w tym, że to nie jest łatwe, żeby tak przestać myśleć. Wiesz, o co mi chodzi. Znaczy nie tyle przestać myśleć. Co jakby taką nową warstwę nałożyć na to. To prawda. Rozkmina psychologiczna. Oczywiście też, tak jak się mówi, że jakaś tam myśl, która nas ciągle nawiedza, tak, jakiś lęk, jak to zastanowić się, żeby ona przeminęła jak chmura, po prostu jakoś tam gdzieś odeszła dalej. Jasne, tak jak mówisz, oczywiście to jest, łatwo jest tak to wszystko powiedzieć, wiedzieć, tak, ale wymaga jakiejś praktyki. Znaczy jest praktyki. Proste, nie jest łatwe. Tak, tak, wymaga jakiejś tam praktyki i przerobienia tego na swój sposób, żeby się tego nauczyć. Ale warto jest obserwować, jak my w ogóle interpretujemy takie sytuacje, gdzie pojawia się nam luka w naszej językowej wiedzy, zdecydowanie. Jak najbardziej, tak. Tym bardziej, że wtedy też atmosfera nauki się kompletnie zmienia.
Rozmawialiśmy o tych granicach, bo ja też zapisałem sobie takie pytanie właśnie, gdzie jest granica wykorzystywania cierpliwości lektora i czego możemy oczekiwać, co będzie nadużywaniem uprzejmości. Mówiłaś, że ty odpisujesz na różnego rodzaju maile, wiadomości. Ja też tak mam, że ja co prawda nie mam kursów jeden na jeden, ale mam ten właśnie kurs Język w Rok, gdzie też kursanci mają możliwość, czy to do mnie napisać maila, czy wiadomość na Instagramie i staram się w przeciągu tygodnia wrócić z informacją zwrotną. I pytanie, czy masz jakieś swoją odpowiedź jednoznaczną, to pytanie, czego możemy oczekiwać od lektora, co będzie nadużywaniem uprzejmości, czy po prostu warto zapytać i dowiedzieć się, jakie są granice danego lektora? Warto zapytać, wiem, że każdy lektor ma zupełnie inne zasady, natomiast jeśli miałabym to jakoś tak uniwersalnie opisać, to uważam, że zazwyczaj jest tak, że nasz czas na lekcji, to jest na zajęciach, to jest nasz czas, gdzie możemy poprosić tak naprawdę o wszystko, typu nie wiem, co się u mnie zdarza, że mam CV, napisałem CV po angielsku i chcę, czy możemy je wspólnie sprawdzić, czy może masz jakąś radę, co mogę dodać, czy jakoś poprawić, coś lepiej ująć w słowa. Jak najbardziej, wszystko co na zajęciach, w moim odczuciu to jest, możemy robić. Lektor też się ucieszy, że kursant ma jakąś właśnie inicjatywę, że ma plan, to jest naprawdę, naprawdę fajne. Jeśli chodzi o to, co się dzieje poza zajęciami, no to jakieś takie drobne właśnie przysługi typu coś, czego kursant nie znalazł odpowiedzi w słowniku albo w internecie gdzieś, jak coś powiedzieć, jak coś zrobić, to tam szybką wiadomość napisać, jeżeli lektor ma czas, króciutko odpowiedzieć, no to nie widzę w tym problemu, ja zazwyczaj to robię, nie mam z tym żadnego problemu. Tutaj może jakiś inny lektor powiedzieć, że nie, to już nie jest czas dla siebie, bo jesteśmy poza naszą lekcją, też tak może być, więc tam warto przyjrzeć się umowie kursu albo po prostu spytać lektora. Jeśli chodzi o większe prośby, tak, zdarzało mi się, że właśnie kursant prosił, czy ja mogę mu przetłumaczyć CV całe albo przetłumaczyć jakiś list albo jakiś tam dokument, no to już są większe tematy, więc wtedy ja... Jeżeli to jest jakaś taka drobna korekta, to ja mówię, to może zrobimy to na zajęciach, tak? A jeżeli to jest jakaś poważniejsza usługa typu przekład, to jest już osobna usługa, tak? Więc wtedy po prostu trzeba zaznaczyć granicę. Lektor mówi, mogę to zrobić, no ale albo polecić kogoś, kto to przetłumaczy, czy coś w tym stylu. Natomiast jeśli chodzi o inne naruszenie granic też na zajęciach, to jest temat, który ja poruszałam jakiś czas temu na moim profilu i też bardzo duże było tam właśnie zainteresowanie. To naruszanie właśnie takich granic trochę emocjonalnych lektora. Mam na myśli właśnie... Że nauka języka to nie terapia na przykład? Tak. Tak jak mówimy, też rozmawialiśmy o tym ostatnim razem, że nauka języka często jest taką maską dla innych problemów, typu tak. Jakiś taki... Przy barierze językowej, tak. Kiedy potrzebujemy przykład, terapii, a kiedy potrzebujemy lektora. Tak, na przykład właśnie jakiś taki ekstremalny perfekcjonizm, który jest tak silny, że on nas blokuje w ogóle od jakiegokolwiek działania, tak? Poza tym, albo na przykład bardzo niska samoocena, bardzo brak wiary w siebie, albo jakikolwiek inny problem, to właśnie warto pamiętać, że nauka to nie jest, kurs językowy to nie jest terapia i lektor no nie zawsze jest psychologiem, a nawet jeśli jest, to umowa jest na naukę języka, tak, a nie na terapię. Tak. I warto o tym pamiętać i to może brzmi absurdalnie, jeżeli ktoś z Was nas słucha teraz i myśli, nie chodzi na zajęcia z lektorem, mówi, no ale jak to, przecież co, idę na angielski i nagle terapia? Proszę mi uwierzyć, że bardzo jest blisko do tego, bo tak jak mówiłam, to są zajęcia, gdzie my rozmawiamy w cztery oczy, szczerze, bardzo często i bardzo tak prawdziwy taki sposób. No, życiowych tematach takich codziennych. Tak, dodatkowo dochodzą dwa aspekty, taka obiektywność, że ja nie jestem przyjaciółką kursanta, nie znam jej rodziny, nie znam jej znajomych, więc mogę obiektywnie na coś spojrzeć, mogę wysłuchać, nie mam zdania na ten temat,
A kolejny A to aspekt to jest prawda. aspekt poufności, tak? Ja nie wiem, jak inni lektorzy do tego podchodzą, ale wydaje mi się, że istnieje na takich kursach taka niepisana zasada poufności. Ja osobiście nigdy nie wygaduję niczego, co mi mówią kursanci, zwłaszcza, że często uczę ludzi z tej samej rodziny albo z kręgu znajomych. Nigdy nie wygaduję nikomu, nawet anonimowo, tam jakichkolwiek szczegółów ktoś mi opowiada. Tak samo nie zdradzam szczegółów współpracy na temat czyichś postępów, błędów, problemów. To nie jest Jasne. niczyj interes. Jak ktoś chce o tym opowiedzieć, kursant, jasne, ale ja nigdy nikomu tego nie mówię. Więc ta osoba też może mi zaufać. Więc taki bliska relacja tutaj też i taka trochę terapia, to bardzo, tak naprawdę bardzo szybko może do tego przejść. Już tłumaczę, o co chodzi z takim naruszeniem granic. Ja na przykład bardzo stawiam na empatię, na taką otwartą postawę na zasadzie: ja ciebie wysłucham, ja ciebie bardzo wspieram, wiem, że bariera językowa potrafi zniszczyć komuś życie, może cię tak stopować, że cię to stresuje, tak? Zdarza się przecież czasem kursant. Może się też, że nie wiem, płaczę, tak, na zajęciach, bo tak się stresujemy, pracujemy nad tym, żeby było łatwiej, było lepiej. To jest bardzo obciążające psychicznie. Ja nie mówię, że to jest naruszenie mojej granicy, że ktoś płacze na zajęciach, bo to nie, to się zdarza i naprawdę nie mam z tym żadnego problemu. Chodzi bardziej o sytuację taką, już tłumaczę. Powiedzmy tak, kursant coś opowiada. Popełnia jakiś tam błąd, i ja mówię w sposób, który ustaliliśmy wcześniej, który pasuje do dynamiki współpracy. Ja subtelnie tam troszkę przerywam, poprawiam ten błąd, mówię: hej, pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, tutaj mówi się tak i tak i tak. I zamiast powiedzieć: dobra, okej, mówię dalej, albo zapisać to sobie, albo o, muszę to zapamiętać, to jest: znowu tego nie umiem, znowu się nie nauczyłem, jak zwykle tego nie zapamiętałem, nigdy się tego nie nauczę, i tak dalej, i tak dalej. Co się wtedy dzieje? Przerywamy naszą rozmowę i przez pół godziny ja tę osobę w cudzysłowie coachuję, że hej, wcale tak nie jest. To jest normalne, że popełniamy błędy. Trzeba czasem powiedzieć coś źle 20 razy, a za 21 wyjdzie dobrze, tak? No, takie, mam na myśli takie trochę pocieszenie, porozumienie, bo ja naprawdę, ja rozumiem te osoby i ja wierzę, że im potrzebna jest taka właśnie takie wsparcie i dodatkowo takie trochę mentalne też przygotowanie. Natomiast jeżeli po raz kolejny wychodzi ta sama rozmowa za każdym razem na zajęciach, to mi trochę blokuje wykonywanie mojej pracy, bo ja wiem, że jeżeli ja znowu poprawię tę osobę z tym, to znowu wywiąże się taka rozmowa i znowu my przez pół godziny zmarnujemy, tak, czas na rozmawianie o tym po raz setny, bo ktoś ma te uczucia, zamiast po prostu dalej iść z naszym materiałem. I ja na przykład mogę podjąć taką decyzję w tym momencie: okej, ja nie poprawiam tego już, ale wtedy ktoś mógłby mnie oskarżyć o nierzetelne wykonywanie mojej pracy. To jest też niezgodne z moją etyką, tak? Więc tutaj to jest takie naruszenie granicy, w takiej zasadzie, że jeżeli ktoś tak bardzo sobie nie radzi z emocjami związanymi z tym językiem, to w pewnym sensie to jest troszeczkę naruszenie granic lektora, bo to też na nas wpływa. Lektorzy, nauczyciele to są często osoby, które mają sporo empatii, cierpliwości, bardzo lubią z ludźmi pracować i to też wpływa na to, jak oni sobie z tym radzą. Oczywiście lektor sobie z tym poradzi, jasne, ale czasami bywa tak, że to potrafi kompletnie wypruć emocjonalnie, na takiej zasadzie, że hej, po raz kolejny rozmawiamy o tym samym, i to jest chyba sygnał dla ciebie, kursancie, że może warto zrobić coś z tym więcej, na zasadzie: ja ci nie mogę pomóc, nie jestem psychologiem i mogę ci dać takie wsparcie, takie trochę bardziej przyjacielskie, na zasadzie: wszystko będzie dobrze, dać rady i rozwiązania te językowe, ale na takiej płaszczyźnie psychologicznej, no to już nie jest moja działka, tak? Jasne.
Okej, to przechodząc w takim razie już do kolejnego wątku, chciałbym porozmawiać troszeczkę o motywacji, łamane na inspiracji, łamane na celu, po prostu na tym, żeby chciało nam się uczyć, czy to z lektorem, czy nie, bo ludzie czasem mówią, że potrzebują bata nad głową. Ja bardzo nie lubię tego określenia, bo jest to takie właśnie negatywistyczne. Natomiast nie zmienia to faktu, że są po prostu osoby, które lubią się uczyć z lektorem właśnie ze względu na taką dodatkową motywację, czy też takie, wiesz, cotygodniowe powiedzmy deadline'y, że trzeba przed kimś się jakby rozliczać z tego, co robimy. I pytanie, czy masz jakieś pomysły, jak właśnie, o co możemy poprosić lektora, jak możemy z lektorem współpracować pod kątem utrzymywania motywacji, nie wiem, czy jakaś tablica wyników, czy coś, jak też takie postępy mierzyć i dostosować do tego tempo nauki. Ja sobie w ogóle pomyślałam o tym, jak powiedziałeś, jak możemy poprosić lektora, aby nas motywował. Ja bardziej sobie w głowie pomyślałam o takim pytaniu, jak ja mogę poprosić kursanta, żeby się wywiązywał znaczy, z tego. Nie chodziło mi o to, żeby tak. Żeby lektor motywował, tylko raczej jakiś, tak. Nie wiem, wspólny, wiesz, wspólna tablica tak. Wyników, czy cokolwiek, jakaś metryka, żeby też wiedzieć, czy robimy postęp na przykład, nie? Czy trochę to czujemy, tak, ale nie tak. Zawsze to czujemy, bo jak dobrze wiemy, na poziomie średnio zaawansowanym, na przykład, no nie czuć tego z tygodnia na tydzień. Tak, powiem tak, jeśli chodzi o tego typu wyznaczniki, tak, to jest też dość mocno indywidualne, tak jak rozmawialiśmy ostatnim razem też o skali cefr, gdzie ludzie bardzo lubią na papierze mieć zaznaczone, gdzie oni są, a że tak. Nauka języka nie jest linearna, o czym już też tak. Kiedyś rozmawialiśmy. To raz jeszcze zapraszamy na nasze Instagramy, gdzie tak. O tym dużo jest. Tak jest, właśnie to nie zawsze się to da. Ja jestem troszeczkę osobiście, tak, nie mówię, że każdy lektor tak jest, ale ja trochę jestem przeciwniczką takiego skalowania na kartce, zobacz, jesteś tu, a kiedyś byliśmy tam. Ja właśnie wolę już kogoś uświadomić, przekonać, że w ogóle takie oznaczanie nie jest czasami potrzebne. Więc wolę bardziej rozmawiać na takiej zasadzie, że czasami, zwłaszcza na wyższym poziomie, nie da się tego tak zmierzyć i najlepiej w ogóle na jakiś czas przestać fiksować się na tym celu, tylko trochę cieszyć się z tego procesu i tak dalej, no i tak jasne. Dalej. Oczywiście bardzo często motywuję na takiej zasadzie, że zobacz, zapamiętałeś to słowo wreszcie dobrze, a pamiętasz ile razy wcześniej, żeśmy walczyli z tym, żeby to poprawić, żeby wyeliminować i wtedy ta osoba widzi, wow, faktycznie, ja sobie to zapisuję, staram się zapamiętywać, bo to bardzo motywuje na zasadzie, hej, kiedyś tego kompletnie nie umiałeś, nie radziłeś sobie z tym, a teraz idzie ci to świetnie, bez zastanowienia w ogóle. Więc to jest ważne. Jeśli chodzi o motywację lub inspirację, to też właśnie chętnie przypomnę, motywacja powinna wychodzić od wewnątrz, od tak nas samych. Tak zwana wewnętrzna motywacja. Tak, tak, lektor może motywować albo tak inspirować i to też jest przydatne i fajne bardzo, bo lektor jak zaraża entuzjazmem, to też często ma bardzo dobre efekty, natomiast to nie może być tylko lektor entuzjazm, tak? My musimy też sami chcieć. I nawet jeżeli my nie chcemy, nie mamy czasu albo jakoś nie umiemy sobie tego zorganizować, no to wtedy nic nie wyjdzie. Nawet jeśli mamy najbardziej entuzjastycznego lektora na świecie, no to nie uda się tutaj osiągnąć czegoś, bo osiągnąć tego celu, no bo my nie chcemy tego. Więc utrzymywanie motywacji. Lektor sztucznie motywacji nie utrzyma. Takie jest moje zdanie. Ja zawsze mówię moim kursantom, że ja nie mogę ciebie do niczego zmusić. Nie przygotowujesz się na zajęcia, dorośli. Nie robisz tego, tak, jesteśmy dorośli, ja ciebie do tego nie zmuszę, to jest twoja sprawa. I ja się nie obrażam na ciebie, że nie robisz zadania, wbrew powszechnej opinii, bo bardzo często się kursanci tego boją, tak, że mi będzie przykro, że się obrażę. Jeżeli to jest twoja motywacja, bo mi będzie przykro, okej, dobra, nie ma sprawy, ale jakby mi nie jest przykro, ja to umiem, ja to wiem, tak, te rzeczy, co ja ci zadałam. No jasne. To jest moja sprawa. I faktycznie, tak jak mówię o tym bacie nad głową, to jest bardzo częste i to jest w ogóle taki paradoks, mnie to fascynuje, że bardzo często przychodzą osoby i mówią tak, chcę się uczyć inaczej niż w szkole, bo szkoła jest zła, szkoła jest głupia. Uczyliśmy się w grupie, nauczyciel był taki, a siaki i wszystko było okropne, miałem złe oceny, nie umiałem, nie lubiłem i było w ogóle okropnie.
A w tym samym zdaniu mówi: potrzebuję bata nad głową, dyscypliny i Oj, takiego tak. sztywnego reżimu. I jak ja sobie potem myślę, no to chcesz jak w szkole, czy nie jak w szkole? I ja wtedy staram się właśnie wyjaśnić. Rozumiem, można znaleźć balans. Nie musi być jak w szkole, może być kreatywnie, może być bardziej indywidualnie, ale może być też jakaś tam dyscyplina. Ja wymagam na zajęciach zawsze, tak? Zawsze daję dużo materiałów i mówię: robisz tyle, ile dasz radę. Oczywiście lepiej zrobić mniej, a porządnie niż więcej, ale po łebkach. Ty decydujesz, ale ja nie mogę cię zmusić do tego. Oczywiście na samym początku ta motywacja jest bardzo wysoka, dyscyplina, Tak. entuzjazm, potem to spada. Więc ja bym powiedziała bardziej, jak lektor może pomóc w utrzymaniu motywacji do nauki, to może właśnie tak inspirować takim jakimś, nie językową zajawką, że zobacz, jakie fajne to jest, tylko na Od tego jest zasadzie, językowa że siłka. tak, no takie trochę przygotowanie tego kursanta, żeby go tak podtrzymywać na zasadzie, że hej, pamiętaj, po co tu jesteś i po co się uczysz Tak. i czemu się uczysz. Bo też często, jak rozmawialiśmy też nawet o naruszaniu granic, tam czasami zaprzyjaźnienie się z kursantem lub z lektorem wychodzi naturalnie i nie ma w tym nic złego, tak to się zdarza, ale trzeba pamiętać o tym, że jeżeli zajęcia właśnie wchodzą na taką właśnie stopę koleżeńską trochę się wchodzi, to bardzo często wtedy ta motywacja spada. Lektor, dobry lektor powinien pamiętać, nawet jeśli bardzo, bardzo, bardzo lubię kursanta i rozmawiamy sobie na prywatne tematy, w porządku, ale muszę pilnować też tego, że realizuję materiał. I dobry lektor będzie tego Tak. pilnował, natomiast kursant już taki trochę się rozluźnia i już mu to tak nie robi, prawda? Więc to też jest Jasne. ważne, żeby przypomnieć: hej, osiągnąłeś swój cel, czy nie do końca? Czy jesteś tutaj nadal po to, po co byłeś pół roku temu, czy jednak nie? Więc tutaj, jeśli chodzi o Tak. tą motywację, to powiedziałabym chyba w ten sposób. Jasne, w razie czego, a propos czy to motywacji, czy to wyznaczenia celu, to zachęcam do tego, żeby zajrzeć sobie do innych odcinków na kanale YouTube Językowej Siłki, czy też w podcaście. Tam dużo o tym mówię, właśnie również z perspektywy psychologicznej. A wiesz, co mi też z tą współpracą z lektorem chodziło też o coś na zasadzie swego rodzaju weryfikacji współpracy, tak? Teraz rozmawiamy o perspektywie osoby, która uczy się z lektorem. Trochę w porównaniu raz jeszcze do treningów, no to tam jakby wiem, czy powiedzmy chudnę na przykład, albo czy buduję mięśnie, albo czy mam lepszą wytrzymałość, cokolwiek takiego. I tutaj myślę, że możemy przejść w ten sposób do bardzo ważnego pytania, mianowicie jakie są oznaki, że współpraca z lektorem jest naprawdę efektywna, a w jakim momencie z kolei warto zastanowić się nad zmianą lektora i jeśli tak, no to jak to zrobić w sposób taktowny czy sensowny. Okej, jeśli chodzi o dobry przebieg współpracy i jakby taką świadomość, że wszystko idzie tak, jak powinno, to tutaj myślę, że wystarczy tylko i aż przeczucie, że jesteśmy zadowoleni z tego, jak ta współpraca przebiega. Uczę się, raz mi to idzie lepiej, raz gorzej, raz szybciej, raz wolniej. To jest normalne, tak jak wspominaliśmy, nauka to nie jest prosta linia, czasami jest łatwiej, czasami jest trudniej, ale jeżeli my, jako kursanci, ale też lektorzy, czujemy, że ta nauka ma sens, że się klei, że ja Czujemy widzę w tym progres. jakiś cel, czuję progres, nawet jeśli on jest bardzo powolny, bo przy okazji uczę się, jak się uczyć i odkrywam siebie w nauce języka, co lubię, czego nie lubię, to jest super. Jeżeli czujemy, że jesteśmy na drodze do realizacji celu, nawet jeśli cel jest daleko i realizacja będzie trwała bardzo długo, ale my czujemy, że ona ma sens, to wspaniale, bo nikt nam nie każe w miesiąc nauczyć się nie wiadomo czego, tak? Z reguły jest to niemożliwe. Więc tutaj jak najbardziej, jeżeli to ma sens, nawet jeśli ten cel się też zmienia, tak? Bo Tak. nieraz się to zdarza. Ja mogę nawet podać swój Warto, żeby cel przykład. był elastyczny. Tak, to Tak, ja prawda. mogę podać swój jeszcze przykład nawet Śmiało. zmiany celu, bo ja właśnie też ostatnio wspominałam, że jestem też kursantką z niemieckiego. Mam swojego Tak. nauczyciela i ja się zapisałam na te zajęcia, mimo że już byłam po studiach magisterskich z niemieckiego, bo ja ciągle czułam, czy to syndrom oszusta, czy to jakiś w głowie brak wiary w siebie, tak nas też to dotyczy, tak? Nie No tylko jasne.
my nie jesteśmy bogami, wiadomo co, też każdy ma swoje jakieś tam wewnętrzne demony, z którymi walczy. Ja ciągle miałam wrażenie, że mam braki, że nie jestem pewna czegoś, że ciągle coś tam nie rozumiem. Mówię, kurczę, ja wiem, co ja muszę zrobić. Ja muszę, mimo że mam magisterkę, tak, tytuł magistra i pracę magisterską napisaną po niemiecku, mówię, ja muszę zdać certyfikat Goethe na C2. To mi da świadomość i takie przyklepanie mojego poziomu, że ja umiem naprawdę to, co całe życie pracowałam, żeby się nauczyć, to ja to zdam. No i mówię, dobra, szukałam lektora bardzo długo, bo nikt nie chciał mnie uczyć, ale bo też, no bo mało kto też przygotowuje do certyfikatu na takim poziomie, no ale udało się i trafiłam na wspaniałego lektora. I zaczęliśmy się uczyć tam na początku jakieś materiały, takie potencjalne moje braki, dużo czytania, dużo pisania. Ja oczywiście przykładałam się i zawsze się przykładam do dziś bardzo, bardzo, bardzo. Tak jak mówię, ja zawsze mówię, że po prostu wiem, jak to się robi i jestem taką kursantką, jaką bym chciała, żebym ja miała takich kursantów, tak? To, co się po prostu przygotowują, tych zainstruktują je poważnie. No ale muszę ci powiedzieć i wam w ogóle, wszystkim, którzy nas słuchacie, że w ogóle ja porzuciłam ten pomysł certyfikatu C2 bardzo szybko, w jakimś dwóch miesiącach w ogóle zarzuciłam ten pomysł, bo doszłam do wniosku, że ja nie potrzebuję tego certyfikatu, bo ja na tych zajęciach osiągnęłam i osiągam cel, który tak naprawdę był dla mnie ważny, czyli ja nie potrzebuję certyfikatu, tylko ja po prostu potrzebowałam, żeby mnie ktoś tak językowo przytulił, mam na myśli, tak dał mi takie językowe wsparcie, emocjonalne wsparcie na zasadzie, hej, przecież potrafisz, tylko musisz sobie troszkę poukładać, może tutaj to i owo powtórzyć, zautomatyzować, wiesz, jak się uczyć, poćwiczyć trochę jeszcze, tutaj porozmawiać, podtrzymujemy ten poziom, opiekuję się twoim rozwojem, tak? I to mi dało tyle komfortu emocjonalnego, psychicznego i w ogóle, proszę spojrzeć, jak to w ogóle zahacza o terapię, oczywiście ja nie mówię, że to jest dla mnie jakakolwiek terapia, tylko chodzi mi bardziej o takie właśnie takie wsparcie, że ktoś okazał mi empatię, zrozumiał mnie, nie wyśmiał mnie, pomógł mi rozwiązać problem, który ja tam na ten moment miałam i ja po tych dwóch miesiącach zrozumiałam, po co mi jest ten certyfikat, ja przecież go nie potrzebuję, tak? I faktycznie, zwłaszcza, że tak teoretycznie tego mam, bo mam studia magisterskie, tak? Więc tutaj to w ogóle nie o to chodziło i po tych dwóch miesiącach ja nadal jakby korzystam z tych zajęć, bo wiemy, że uczymy się całe życie, podtrzymuję ten poziom, rozwijam się i działam, ale chodzi mi o to, że bardzo szybko ten cel się zmienił i to też nie ma w tym nic złego. Więc tutaj wracając do odpowiedzi, jeżeli czujemy, że współpraca ma sens, no to jak najbardziej warto ją kontynuować. Jeśli chodzi o zakończenie współpracy lub jej zmianę, na przykład na innego lektora, to od razu zaznaczę, że to jest bardzo dobry temat, bo warto jest to robić i warto jest zmieniać lektora. Mówi lektorka. Mówi lektorka, mimo że jest to dla mnie trudne, bo ja również się przywiązuję do moich kursantów i ja po prostu, mi jest czasami też trudno się pożegnać z niektórymi uczniami, ale jest to bardzo zalecane. Już tłumaczę dlaczego. Wspomniałeś o tandemie wcześniej, że spotykamy się z obcokrajowcem i słyszymy, on mówi inaczej niż nasz lektor. Jeżeli mamy barierę językową i potem po dwóch, trzech miesiącach z lektorem mówimy, jejku, już się nie boję mówić, jak fajnie, już mówię bez problemu, już się nie stresuję. Ale trzeba się zastanowić, czy ja się nie stresuję nigdy już w ogóle, czy ja się nie stresuję z tą jedną osobą, która dała mi życzliwość, komfort, empatię. Tak, a nie jest niemiło panią w sklepie, czy panem w sklepie. Dokładnie, który... i nikt nie boi się, albo jakimś oszłym biznesmenem, z którym trzeba negocjować w pracy, tak? Tak. Więc tutaj trzeba się nad tym zastanowić. Zmiana jest fajna. To, że lektor prowadzi inne zajęcia inaczej, to nie znaczy, że gorzej, tak? Każdy ma swoje metody, każdy inaczej trochę mówi, każdy ma inną filozofię językową, inne podejście. Przecież ja jestem jedną lektorką wśród tysiąca innych lektorów, no ale mnóstwo jest innych lektorów, którzy mogą mieć tysięcy.
na tysięcy, świecie. milionów innych lektorów, którzy mają kompletnie inne podejście do języka jak ja, tak? Też tak może być. I po prostu warto jest poznawać inne rzeczy, zwłaszcza warto zmienić lektora, jeżeli czujemy, że ta motywacja właśnie spada. Tylko uwaga tutaj, tak? Lektor nie sztucznie podtrzyma motywacji, tak jak wspomniałam, tylko po prostu, ale nowy lektor może być trochę takim odświeżeniem, takim, może dać taką świeży powiew, że tutaj trochę inaczej, teraz się uczę w inny sposób trochę jak i też tak w dalej, sporcie i w tak sumie dalej. nowy trener zawsze ma nową Oczywiście, perspektywę. tak. Więc tutaj to ma sens, ale warto pamiętać, że jeżeli ta motywacja spada przy siódmym lektorze po miesiącu, no to wtedy to w nas jest jakiś tam mechanizm do przerobienia, do naprawienia. Zmiana lektora jest dobra, jeżeli ta współpraca po prostu ciągnie się latami i już czujemy, że stoimy w miejscu. Ja osobiście bardzo lubię wieloletnie współpracę i cieszę się, gdy one mają miejsce, ale ja bardzo, bardzo, bardzo się staram, żeby urozmaicać te zajęcia, zmieniać je, zmieniać trochę tor, reewaluować, omawiać, hej, jak się czujesz, uczymy się już 2 lata na przykład, tak? Chcesz kontynuować? Super, ale pamiętaj, że ja będę wymagać od ciebie więcej i więcej na przykład, tak? A nie mniej, bo też dopóki kursant się tak brzydko powiem, nie rozleniwia. Nie lubię tego konceptu, ale chodzi mi o to, żeby ta motywacja, ta dyscyplina nie spadała, tak? Więc zmiana lektora to jest dobry moment, jeżeli czujemy, że chcemy świeżej jakiejś takiej energii, chcemy się dalej uczyć z lektorem, to jest dobry moment, albo jeżeli nam coś po prostu nie odpowiada, tak, to też albo przegadać i poprosić o zmianę przebiegu zajęć, albo o No jakąś jasne. modyfikację, jeżeli lektor temu nie sprosta, tak jak myśleliśmy, no to wtedy można pomyśleć o kimś innym, tak, więc myślę, Pewnie. że zmiana Słuchaj. lektora to jest naprawdę niezłe. I tutaj, przepraszam, jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Spoczko, Mówię, spoczko. jak to zrobić taktownie? No, powiem tak, na spokojnie, tak? No Dopóki nie wiele osób się powiem, bo martwi o ej, takie rzeczy. spadaj, bo jesteś głupi i w ogóle nieprofesjonalny, to no wiadomo, no mało kto tak powie, ale nawet powiedzieć, no chyba czuję, że potrzebuje zmiany, nasza droga się tego. Czasami lektor też kończy współpracę, albo No sugeruje pewnie. koniec współpracy, że hej, ja tutaj już nic nie wskuram, ja ci już nie pomogę, albo uważam, że potrzebujesz spróbować z kimś innym. Lektor sobie poradzi z tymi emocjami, tak? Już jest jego sprawa. Byle Jasne. wypowiedzieć to w miarę uprzejmie i tyle, no i co? No i Słuchaj, tyle. a taka kwestia, bo załóżmy, że osiągnęliśmy cel z lektorem, nie? Załóżmy, że nie wiem, moim celem była płynność, uczyłem się z lektorem, osiągnąłem ten poziom B2, czyli poziom płynności, nie mylić z poziomami biegłości, no i mając już to B2, uznaję, że tyle mi wystarczy w tym języku i kończę tę współpracę. I teraz pytanie po osiągnięciu celu, czyli kończę owocną współpracę, nie szukam załóżmy nowego lektora, albo szukam na poziom C1, ale załóżmy, że nie szukam. I czy masz jakieś sugestie, jak łagodnie przejść ten okres po prostu zakończenia powiedzmy tego etapu, że załóżmy uczyłem się choćby angielskiego, uznaję, że nie potrzebuję żadnego innego języka, nie fascynują mnie języki, żeby po prostu tego języka nie zapomnieć, wiesz, bez zajęć z lektorem. Jak łagodnie przejść do tego etapu już po nauce? Świetne pytanie, bo nigdy się nie zastanawiałam nad odpowiedzią, bo gdy kończy się moja rola, ja potem już nie myślę, co dalej. No właśnie. Chociaż nie, w sumie ja też rozmawiam. Jeżeli współpraca kończy się w ten sposób, że nie, że komuś spadła motywacja, albo ktoś z bardzo losowej przyczyny zawiesza te zajęcia, bo już nie ma czasu, chęci i tak dalej, co się niestety zdarza częściej niż tak świadomie, że hej, już mam wszystko i koniec. Zazwyczaj jest jakiś powód. Staram się tak też porozmawiać na zasadzie, jak sobie wyobrażasz twoją dalszą drogę językową. Jeżeli właśnie osiągnęliśmy ten B2 i czujemy się pewnie, to ja zazwyczaj po prostu zachęcam na zasadzie, teraz możesz sobie odpocząć trochę od tej nauki, bo Intensywnej nauki, no. rzeczywiście intensywnie zrobiłeś kawał dobrej roboty, wspólnie udało nam się osiągnąć ten cel z moją tam jakąś asystą. Super, odpocznij sobie od tego, nie musisz teraz ciągle ćwiczyć nie wiadomo czego, jeżeli chcesz, to jasne. Po prostu mam do ciebie prośbę i życzę ci tego,
Nie zaniedbuj tego, bo język bardzo łatwo zaniedbać i żeby nie było sytuacji, w której ty za rok lub za 2 lata do mnie wrócisz i powiesz, znowu wszystko zapomniałem, znowu nie używałem, znowu się boję i znowu wszystko znowu, musimy od nowa. I tak naprawdę jesteśmy w punkcie wyjścia. Niestety, ale to się zdarza i to często i tak jest po prostu, tak? No Więc ja jasne. nie zapominaj, pamiętaj o tym angielskim, na przykład angielskim, tak? Ja tak mówię, no bo ja głównie No go jasne. angielskiego uczę. Czytaj, oglądaj, bądź świadomy, nie oglądaj bez pomyślunku, tylko zastanów się, nowe słowo, zapisz, ucz się całe życie, zapisz, No tak, pogadaj, to też taka korzystaj z kwestia, wiesz, żeby w okazji. trakcie współpracy uczyć się, jak się uczyć, no bo w sumie jak mamy taką świadomość Dokładnie, językową, tak. to czy z lektorem, czy bez sobie poradzimy. No Tak, właśnie. właśnie. Na tym poziomie to już jesteśmy docelowo, powinniśmy być takimi właśnie niezależnymi jednostkami, jeśli chodzi o język. Więc po prostu nie zapominać, być świadomym i dlatego ja też bardzo staram się rozbudzić taką miłość, może za duże słowo, ale entuzjazm, radość, przyjemność, którą można czerpać z nauki języków, to bardzo pomaga później, właśnie, żeby się nim cieszyć, go dostrzegać i go doceniać. I myślę, że to jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś już jest takim niezależnym użytkownikiem języka, to myślę, że znajdzie sposób, ale właśnie byleby nie mieć uczucia, byleby nie mieć w głowie takiego podejścia, że odhaczyłem. Odhaczyłem to na mojej to-do liście, tak? Tak jak często się w pracy mówi, odhaczyłem to zadanie, challenge accepted, challenge completed, tak? Ogarnięte, zrobione, koniec, bo nigdy nie będzie końca. Oczywiście to brzmi strasznie, ale to jest dobra rzecz, tak? Nie zaniedbywać, nie zapominać o tym angielskim. Żołnierz tam był, jest i będzie. I tyle. Jasne. Słuchaj, trochę kontrze w perspektywie, no bo mówiłem, że będą tego słuchały osoby, które zastanawiają się, czy uczyć się z lektorem. Ty masz perspektywę zarówno pracy jako lektorki, jak i nauki samodzielnej. Zatem, czy da się twoim zdaniem nauczyć języka kompletnie bez lektora? Da się, tak, ale zależy. Ale zależy. I wtedy zapraszamy do absolutnie Zależy, wszystkich treści językowej siłki oraz do oczywiście, twoich treści, żeby dowiedzieć się, jak się uczyć, i wtedy można się dokładniej zastanowić, no bo w sumie musielibyśmy jeszcze 10 godzin o tym pogadać. Oczywiście, powiem w ten sposób. Jeszcze wcześniej zadałeś mi pytanie na temat tych języków od zera, czy lepiej z lektorem, czy bez. No to tutaj podobnie, tak? Musimy się zastanowić nad kilkoma zasadniczymi kwestiami. Jakie jest nasze podejście do języków? Czy my sobie radzimy w ogóle ogólnie z czynnością, taką umiejętnością jak nauka języków obcych? Czy to jest coś, co nam idzie dobrze, co lubimy, co nas interesuje? Który jest to nasz język obcy? Jaki jest nasz cel? I czy uważamy, że jesteśmy w stanie udźwignąć jakby naukę języka, tak? Bo 100 słówek podstawowych, nie wiem, nazw owoców, warzyw, zwierząt, no to myślę, że każdy sobie poradzi, ale jakby jakieś konstrukcje gramatyczne, zwłaszcza też zależy, co to jest za język, tak? Im bardziej niszowy albo im bardziej egzotyczny, obcy nam, obcy Polakom, tak? Tym może być ciężej, więc warto się zastanowić indywidualnie, co nam najlepiej leży. Warto też pamiętać, że rzadko kiedy nauka z lektorem pokrywa 100% naszej przygody językowej. Możemy ciutkę zacząć samemu, potem parę lat No z tak. lektorem, potem bez lektora, a potem znowu z lektorem. Więc oczywiście można, ale też warto się zastanowić serio, czy my mamy na tyle zasobów, żeby też się samemu motywować, tak? Czy osiągniemy w ten sposób cel w takim czasie, jaki chcemy? I czy damy radę, i czy na pewno nie zrobimy sobie krzywdy, tak? Bo tutaj też to jest ważne. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w nauce języków obcych i to jest. Nie jest jakiś jego, nie wiem, piąty, szósty język, którą sobie tak po prostu dla fanu odkrywa. No to jeżeli nie wie, to żeby też nie narobić sobie krzywdy na zasadzie nauczyłem się źle i potem idę do lektora i lektor musi mnie oduczyć, aby nauczyć na nowo, tak? Ja nie mówię tego po to, żeby komuś udowodnić, że lektor jest absolutnie niezbędny, bo to nie jest prawda. Mimo, że też jestem właśnie lektorką, też jestem samoukiem, więc bardziej zachęcam chciałabym do przemyślenia sprawy bardzo indywidualnie, zastanowić się, czy wolę z lektorem, czy nie. Tak? I Jasne. obie opcje są w porządku.
jeżeli się z tym dobrze czujemy, tak? Po Jasne, prostu. mi zostały do ciebie już tylko dwa pytania, a teraz jeszcze powiem, że myślę, że niezależnie od tego, czy ktoś chce się uczyć z lektorem, czy bez lektora, to warto uczyć się, jak się uczyć, i w związku z tym raz jeszcze zachęcamy do tego, żeby zajrzeć sobie do innych treści, czy to językowej siłki, czy właśnie twoich. Tutaj w opisie tego odcinka wszystkie linki do wszystkich miejsc w internecie, gdzie dzielimy się Tak wiedzą, jest. są zamieszczone. A te dwa pytania, które do ciebie mam, to pierwsza kwestia jest taka, jakie są takie jakieś najbardziej inspirujące historie sukcesu, że tak to nazwę, z twojej praktyki lektorskiej, które mogą być motywujące dla osób, które właśnie nas słuchają. Oczywiście anonimowo, może jakaś jedna, dwie, trzy takie przykłady. Jeden, dwa, trzy Jasne. takie Jeśli przykłady. chodzi o, dobrze, jeśli chodzi o takie największe sukcesy, to dla mnie to są takie sukcesy, które są małe, ale duże. I już tłumaczę, o co chodzi. Ogromną radość sprawia mi doświadczenie na przykład takiej sytuacji, gdzie kursant mówi: zauważyłem, że lepiej zapamiętuję, gdy robię to, to, to i to. Wolę uczyć się rano, wolę uczyć się wieczorem, wolę robić tak i tak, wolę zapamiętywać tak i tak. Dla mnie to jest sukces, bo ja wiem, że ja przyczyniłam się do tego, aby nauczyć kogoś, jak się uczyć, i aby ta osoba poznawała siebie lepiej, i widzę, że ta osoba podjęła kroki, aby być właśnie niezależnym użytkownikiem języka i uczy się również bez mnie i radzi sobie beze mnie. Tak naprawdę dla mnie największym komplementem jest to, gdy uczenie nie potrzebuje. Brzmi to może śmiesznie, ale faktycznie to jest prawda, bo ja lubię powiedzieć na sam koniec współpracy: ty mnie już nie potrzebujesz, ja ci już nie pomogę. Dziękuję ci za współpracę. Tak, bardzo się Tak, zgadzam. tak, i właśnie dziękuję ci za tę współpracę, ona mi też dużo dała, mam nadzieję, że ja tobie pomogłam. W razie czego służę pomocą w przyszłości, jeżeli chcesz po prostu dalej ćwiczyć swoje umiejętności i udoskonalać właśnie swoje językowe kompetencje ze mną, to zapraszam, ale jakby na ten moment zrobiłam wszystko, co mogłam, i możesz iść dalej, tak? I to jest dla mnie wspaniałe, więc może takie rzeczy są dla mnie dużym sukcesem, albo po prostu właśnie sytuacje, w których uczeń zaczyna coś robić i przyznaje, że to działa, to pomaga. Zacząłem, jeżeli ktoś na przykład długo się nie udawało coś i nagle dał się przekonać, że hej, no zrób to, spróbuj nagrać się raz na dyktafon. No ja wiem, że mój głos brzmi okropnie, tak każdy to mówi, ale no spróbuj. I potem okazuje się, że to działa, wow, i jakoś to wygląda. Sukces. Jaki jeszcze? No na pewno ogromnym sukcesem, i to jest przede wszystkim też coś, co po prostu łechta ego, tak, ale no coś, gdy sytuacje, w których kursant mówi, co się czasem właśnie zdarzy, że wcześniej to nie wychodziło, tak, z kimś innym, a teraz wychodzi, i ja wiem, że to nie chodzi o to, że ja jestem lepsza od innego lektora, tylko po prostu może się trafiliśmy na siebie i pasujemy Tak. do siebie jako lektor i Przypasowanie kursant. charakterów, tak. Przypasowaliśmy, i ja może ujęłam w słowa to, co inni lektorzy mówili, jakoś inaczej, i w ten sposób to do kogoś dotarło, czyli informacja zwrotna, że to działa, że tutaj coś zrobiliśmy wspólnie dobrze. To jest bardzo wzruszające, to jest bardzo miłe. Lubię wszelkiego rodzaju właśnie sygnały, gdzie ktoś daje mi zrozumienia: hej, myślałam, że tego nienawidzę, nawet nienawidzę, nie, nie lubię, nienawidzę, a tu się okazało, że to jest okej, okay, to jest ciekawe. No to jest bardzo fajne, tak? Takie historie. Takie historie są, ktoś może pomyśleć, że albo może ty też oczekiwałeś, że powiem jakąś taką wielką historię sukcesu, że Nie ktoś wiem. myślał, że nie umiał, Tak po potem prostu pomyślałem, wygłosił że to będzie przemowę. fajna Tak, ale klamra to na są koniec, takie fajna puenta. chwile, to są takie chwile tak naprawdę najważniejsze dla mnie. Jeżeli ja wiem, że ja mogłam komuś pomóc, albo kogoś zainspirować, albo coś zmienić w tej przygodzie językowej, tak, sprawić, że ktoś właśnie mniej to nie tego nienawidzi, tak? Nawet to słowo okropne, tak No tak. silne, tak nacechowane emocjonalnie, ale tak często się pojawia, mówi: nienawidzę angielskiego, nienawidzę gramatyki i nienawidzę wszystkiego, co jest z tym związane. Podczas gdy ja to kocham całym sercem i poświęcam temu całe moje życie,
szanuję i akceptuję, że ktoś ma odmienne zdanie, ale jest to dla mnie bardzo wzruszające i bardzo miłe, że mogę sprawić, że ktoś chociaż ciut mniej używa tego słowa nienawidzę. To jest dla mnie wspaniałe po prostu. Super. I bardzo też właśnie tam zgodziłem się z tobą takim potwierdzeniem a propos tego, że ktoś kogoś przestaje potrzebować. To jest piękna sprawa. Tak. Taka puenta tej współpracy. Powiem ci, że właśnie pytałaś chyba, czy nie wiesz, czy się z tobą zgodzę, czy coś takiego, to ja właśnie też jak pracowałem jeden na jeden z ludźmi jako trener językowy, to też jakby docelowym celem, że tak powiem, było to, żeby ta osoba przestała mnie potrzebować. I tak. Nawet teraz, jak właśnie zamiast prowadzić tę współpracę jeden na jeden, ubrałem całą tę wiedzę w kurs Język w Rok, to też mówię coś w tym kursie na początku, że celem tego kursu jest coś na zasadzie samodzielności językowej na koniec, żeby ktoś wiedział, jak się uczyć i żeby mnie przestał potrzebować, więc Tak. absolutnie się zgadzam. To jest takie poczucie spełnienia dla obu stron, że ta osoba się czuje taka samodzielna, że jest w stanie już się sama sobą językowo zaopiekować, a ta osoba, która pracowała z perspektywy lektora, trenera językowego, mentora językowego, no teraz ta branża ewoluuje, wiadomo, też ma takie poczucie właśnie dobrze wykonanej roboty. Mam takie tak, wrażenie. Ja jeszcze tylko dodam właśnie, że w sumie pytałeś się mnie o to, jak poznać, że jak zrozumieć, jak zaobserwować, czy współpraca i wychodzi, czy nie, to jeszcze tak właśnie dodam a propos tego potrzebowania i potrzebowania. Ja zauważam, że bardzo często jest tak, że współpraca ze strony lektora, takim dobrym miernikiem właśnie, narzędziem do zmierzenia, jak ta współpraca działa, to jest to, że im mniej ja robię, tym lepiej, bo właśnie Paradoksalnie, nie? więcej robi ten kursant i o to chodzi, no bo widać, że wkłada te prace i wykonuje Tak. i mamy tyle do sprawdzenia, tyle do przegadania na zajęciach, że ja tylko siedzę i mówię, dobrze, pokaż co masz, sprawdźmy to, omówmy to, powiem ci co można tutaj zrobić lepiej, inaczej, co dalej i to jest tyle. A jeżeli ktoś nie chce, nie ma tej wewnętrznej motywacji czy dyscypliny, ciągle trzeba go tak jakoś ciągnąć, zachęcać, to ja muszę główkować, jak tu kreatywnie kogoś pobudzić, a dobrze wiemy, że jeżeli ktoś nie chce, to nie wiadomo jakie cuda nie pomogą po Tak, prostu, więc im mniej ja dokładnie. muszę robić, tym lepiej. To jest lepszy znak właśnie dla kogoś, że ta współpraca po prostu działa, więc tak jak mówisz, jeżeli ktoś mnie nie potrzebuje, to jest właśnie wspaniałe. Tak, więc raz jeszcze w podcaście Językowa Siłka przechodzimy do tego, co jest powiedzmy siłkowe, ale nie do końca językowe, czyli że trening i tak zawsze musimy zrobić sami, jako osoby, Tak. które uczą się języków. Słuchaj, pięknie dziękuję ci za tę miniserię, tak w zasadzie, dwóch odcinków. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za przedstawienie w pewnym sensie dwóch perspektyw w ramach jednej serii rozmów, tak? Perspektywy ucznia, perspektywy lektora. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia i słuchaj, powiedz na koniec tej miniserii, bo tak właśnie brzmi przez tych 5 godzin łącznie rozmowy, taka wielka pasja od ciebie. Za co najbardziej kochasz naukę języków? Oh, Bo nie wszyscy muszą kochać, ty mówisz cały czas, że kochasz. Za co najbardziej, tak podsumowując? No Za wszystko właśnie. I na tym kończymy, czy coś No jeszcze? właśnie. Nie, no to by było okropne, gdybym tak powiedziała. Przecież to jest paskudna odpowiedź w ogóle, która nic nie znaczy. No nie wiem, chyba, że się powiesz, tak to zależy, to chyba jeszcze gorsze od wszystko. O, jeszcze gorsza, ale to jest uniwersalna odpowiedź, która jest prawdziwa w każdym aspekcie życia, nie tylko języka. Dobrze, postaram się tak w 2 minuty to powiedzieć, a nie w 2 godziny, żeby nie było. Dobrze, już wszyscy, którzy mnie słuchają, wiedzą, że ja nie mam wyłącznika. Także jeżeli ktoś mnie lubi słuchać, to wspaniale, jak nie, to trochę gorzej. Myślę, że jeśli ktoś to teraz słucha, to lubi, więc spokojnie. Tak, właśnie, jak już dotarliście do tego miejsca, to naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Dla mnie miłość do języków obudziła się z takim po prostu wrażliwością na słowa. Zawsze je lubiłam w książkach, w muzyce. Zawsze jakoś one do mnie mocniej przemawiały. Fascynowało mnie to, jak można wyrażać się w różnych językach, jak postrzegamy świat mówiąc w nich. I im więcej się uczę, im głębiej, bo ja nie znam wielu
języków, ale te, które znam, to znam bardzo dobrze i ja dostrzegam, jak inaczej można odczuwać, postrzegać świat w tych językach, jak lepiej można też zrozumieć człowieka. Dla mnie to jest po prostu pasja do języków, wynika też z miłości do ludzi po prostu, bo język to jest narzędzie komunikacji i dużo Oj, więcej, tak. tak? Tu się skrywa mentalność, kultura, historia, nasze uczucia. I Dużo, myślę, dużo. że dużo, dużo więcej i myślę, że w tym wszystkim to jest to odkrywanie świata właśnie w różnych takich jakichś barwach, można powiedzieć, i sposób, w jaki można coś wyrazić. Poza tym fascynujący mechanizm, jakim jest w ogóle język, żywy organizm, który jest nieidealny, bo stworzony przez człowieka, No tak. który się ciągle zmienia, ciągle ewoluuje, zaskakuje nas na każdym kroku. No i też poza tym wielka machina, dziedzina nauki, jaką jest lingwistyka, językoznawstwo, to jest wspaniałe odkrywanie tego wszystkiego. To jest dziedzina nauki, to jest też dziedzina, która wymaga jakiegoś tam analitycznego myślenia, ale nie do końca. Tutaj też jest ta dusza, emocje, Intuicja, tak. intuicja, więc to jest taka, to jest język, to jest najbardziej ludzka rzecz, jaką można sobie wyobrazić. A To tak jak prawda. powiedziałam, ja właśnie bardzo lubię rozmowy, lubię słuchać innych, lubię z nimi rozmawiać i darzę dużą miłością i sympatią w ogóle drugiego człowieka, tak odgórnie, z założenia. I lubię poznawać historię i myślę, że to wszystko się łączy w takim jakimś takim ogólnie, takim właśnie podejściu na zasadzie, że to jest jakaś taka ludzkość, człowieczeństwo, emocje, uczucia i język, który nam pomaga, ale też w sytuacji, w których język po prostu nie wyrazi emocji, które odczuwamy, tak? To Tak. też jest wspaniałe, więc nie wiem, czy dobrze odpowiedziałam na to pytanie, ale tak chyba przychodzi mi do Fantastycznie. głowy właśnie coś w tym stylu i wiem, że na pewno są osoby, które się ze mną zgodzą i też będą miały podobnie, a jeżeli nie, to życzę wszystkim, aby chociaż troszkę bardziej patrzyli na to, co właśnie powiedziałam, w tym uczeniu się tego języka z lektorem lub bez. Jeśli go Tak. nienawidzą, to No zastanowić się tak. nad tym, czym jest ten język, że to nie jest tylko właśnie to złe, tylko też właśnie dużo, dużo dobrego, bo bez niego byśmy nie funkcjonowali tak, jak funkcjonujemy. I z taką może myślą zostawię to. Tak. Życzę wszystkim, żeby chociaż troszkę w to uwierzyli. Tak, nawet jeśli uczymy się języka tylko jako narzędzia do tego, żeby się komunikować na różne tematy, no to mimo wszystko to jest przygoda na wiele, wiele miesięcy, lat i myślę, że Na warto robić życie. to w sposób przyjemny, z uśmiechem. Nawet jeśli czasem Tak. jest ciężko, to z takim poczuciem spełnienia. Tak, powiedziałaś o tym, Tak. że lubisz odkrywać korzenie słów i nie tylko, więc myślę, że to jest dobra nitka, za którą można pociągnąć, żeby doprowadzić nas do twoich miejsc w internecie, bo tam Dobrze. również takimi rzeczami jak etymologią, tak ciekawostkowo, ale też wieloma innymi sprawami się zajmujesz, więc powiedz jeszcze na koniec, Dobrze. gdzie osoby, które nas teraz słuchają, mogą cię znaleźć w internecie i czerpać od ciebie wiedzę na co dzień i Dobrze, inspirację. to pod nazwą, którą jeżeli oglądacie nas na YouTubie, to widzicie tutaj moją Cały nazwę na czas. Instagramie cały czas, a jak nie, to w opisie odcinka. Mój profil nazywa się Susan's Linguistics i pod taką samą nazwą na Instagramie, jak i Facebooku. Bardzo serdecznie I Was jest tam prowadzony po zapraszam. polsku, to ja dodam od siebie jako Prowadzony po obserwator. polsku, tak, prowadzony po polsku, ponieważ to nie jest profil tylko dla osób uczących się angielskiego bądź niemieckiego. To jest profil właśnie o tym wszystkim, o czym my tutaj rozmawiamy. Profil o tym, jak uczyć się mądrze, jak pokochać chociaż troszkę te języki, trochę o etymologii, różne porady, trochę też o książkach językowych i nie, wszelkiego rodzaju treści właśnie dla osób, które się językami interesują albo właśnie chcą się chociaż trochę bardziej zainteresować, to bardzo serdecznie zapraszam na Facebooku, na Instagramie. Jestem też na LinkedInie pod nazwą Susan Fila.
Jeżeli ktoś chciałby Wszystkie mnie tam również odnośniki w dodać, opisie to odcinka znajdziecie. zapraszam oczywiście. Tak, tam też publikuję różne treści, może troszeczkę bardziej biznesowe, takie praktyczne na zasadzie, jak tam korzystać mądrze z różnych narzędzi w pracy, co wpisać do CV i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli dotarliście do tego miejsca, to ja też bardzo, bardzo dziękuję. W ogóle tobie też, Patryk, za zaproszenie. Ależ wspaniale proszę, się przyjemność z po mojej tobą stronie. bawiłam, jak zawsze, jak widać też, ile godzin nam się udało rozmawiać. To prawda. Wszystkich serdecznie zapraszam na moje profile oczywiście. I jeżeli dotarliście do tego miejsca, to też poproszę o wiadomość. Ja z ogromną przyjemnością zawsze czytam i odpowiadam na wiadomości. Jeżeli ktoś tutaj dotarł, to naprawdę jest ode mnie ogromny komplement, że tak długo ktoś słuchał naszej rozmowy. I jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Także jeżeli dotarliście do tego miejsca, to dajcie o sobie znać. Super. Raz jeszcze jako Społeczność Językowej Siłki i ja personalnie jako gospodarz podcastu dziękujemy za to, że nas odwiedziłaś. Dziękuję. I do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłości. Dziękuję również. Do zobaczenia. Cześć, dziękuję pięknie za wysłuchanie całego odcinka. Na koniec dodam jeszcze tylko, że polecam zajrzeć do opisu po odnośniki do miejsc, w których Zuzanna dzieli się wiedzą, takich jak Instagram, czy też linki przypięte na profilu na Instagramie w takim drzewku z linkami oraz rzecz jasna do miejsc, gdzie ja i mój zespół przygotowujemy materiały jako Językowa Siłka. Takie miejsca jak baza wiedzy językowasiłka.pl z ponad 400 poradnikami do nauki kilkudziesięciu języków, a także na temat metod nauki języków, ponadto newsletter, czy też mój Instagram i wszystkie inne językowo-siłkowe miejsca, które znajdziesz w opisie tego odcinka. Jeśli ten odcinek właśnie okazał się dla Ciebie wartościowy, zachęcam do tego, aby kliknąć kciuk pod odcinkiem na YouTubie oraz zostać na tym kanale poprzez subskrypcję, ponieważ co tydzień dzielę się tu wiedzą o najbardziej frapujących metodach nauki języków, moich eksperymentach językowych, a raz na kilka tygodni zapraszam też, tak jak dziś, ekspertów ze świata języków obcych. Jeśli zaś słuchasz tego na Spotify, możesz ocenić ten podcast, klikając na stronie głównej podcastu Prześlij ocenę i wystawiając temu podcastowi tej audycji taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne w kontekście do wiedzy, którą od nas czerpiesz. A jeśli chcesz nauczyć się, jak uczyć się języków samodzielnie, szybko i skutecznie, albo niekoniecznie samodzielnie w takim sensie, że bez lektora, ale wszystko to, co robimy samodzielnie i co jest tak ważne, i aby nauczyć się tego wszystkiego w sposób usystematyzowany i sprawdzony w boju przez ponad 1300 moich kursantek i kursantów, zajrzyj na stronę językwrok.pl i zapoznaj się z kursem metody Język w Rok. To tyle. Do zobaczenia gdzieś w internecie i do usłyszenia w następnym odcinku. Tymczasem życzę Ci owocnej nauki języków. Dzięki!